Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Wypełniając konstytucyjny obowiązek, przedstawiam Wysokiej Izbie sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2023 roku. Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Zostało pozytywnie zaopiniowane przez zdecydowaną większość komisji sejmowych, w tym Komisję do Spraw Kontroli Państwowej. Sprawozdanie w syntetycznym ujęciu ukazuje najważniejsze ustalenia kontroli i wnioski formułowane na ich podstawie przez NIK. Zawiera informacje o współpracy NIK z Sejmem i innymi instytucjami państwa oraz społeczeństwem. Przedstawia działalność prezesa i pracę Kolegium NIK. Ukazuje informacje o wykonaniu budżetu Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownika i organizacji wewnętrznej NIK. Relacjonuje też współpracę z najwyższymi organami kontroli innych państw i organizacjami międzynarodowymi. Najwyższa Izba Kontroli w 2023 roku zakończyła 191 kontroli, w tym kontrolę wykonania budżetu państwa u dysponentów części budżetowych oraz jednostkach bezpośrednio wykorzystujących środki publiczne. Zrealizowaliśmy 106 tematów kontroli doraźnych, które są wyrazem szybkiej reakcji NIK na sygnały o nieprawidłowościach. Kontrolerzy NIK skontrolowali 1507 podmiotów. Finanse i sprawozdawcze skutki nieprawidłowości ujawnione w wyniku kontroli to rekordowe 52 miliardy 800 milionów złotych. Najwyższa Izba Kontroli zgłosiła ponad 5200 wniosków pokontrolnych i aż 83 wnioski postulujące zmiany legislacyjne. Niestety nie wszystkie wnioski pokontrolne NIK są zrealizowane. Wysoka Izbo, priorytetem strategicznym przyjętym w NIK było zapewnienie bezpieczeństwa narodowego. W ponad 40% kontroli uwzględniono zadanie sprawdzenia zdolności państwa do reagowania na potencjalne niebezpieczeństwa, zarówno w sferze cywilnej, jak i wojskowej. W tym obszarze NIK skontrolowała m.in. proces przygotowania Sił Zbrojnych RP do przyjęcia na wyposażenie samolotu F-35. Pozyskanie i wdrożenie na potrzeby Sił Zbrojnych RP bezzałogowego systemu rozpoznawczo-uderzeniowego średniego zasięgu zakupionego w 2021 roku. Tworzenie w Siłach Zbrojnych RP wymagań dla pozyskiwanych z rynku produktów gotowych. Zabezpieczenie potrzeb szkoleniowych jednostek wojsk lądowych w ośrodkach i centra szkolenia poligonowego. Przygotowanie państwa na zagrożenia hybrydowe. Zapewnienie obywatelom miejsc schronienia w budowlach ochronnych na wypadek wystąpienia zagrożenia. Integracji obrazu rozpoznanej przestrzeni powietrznej w wymiarze narodowym i sojuszniczym. Działania państwa w związku z incydentem z dnia 16 grudnia 1922 roku dotyczącym odnalezienia koło Bydgoszczy szczątków niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Niewątpliwie ustalenia powyższych kontroli przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i państwa. Wpłynęły także na wzmocnienie systemu obrony powietrznego kraju. Z przyczyn oczywistych nie mogę jednak państwu podzielić się z najważniejszymi wynikami przedmiotowej kontroli. Wysoka Izbo, zapewnienie bezpieczeństwa państwa to także obszar spraw wewnętrznych. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę, która miała na celu dokonanie obiektywnej oceny funkcjonujących mechanizmów nadzoru nad działalnością służb specjalnych, a także wypracowaniu propozycji służących wzmocnieniu ochrony prawa i wolności obywatelskich przy jednoczesnym zagwarantowaniu uprawnień służb specjalnych niezbędnych dla obrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i bezpieczeństwa obywateli. Ze względu na bezpieczeństwo państwa i charakter przedmiotowej kontroli, pełna treść informacji o jej wynikach została przekazana najważniejszym osobom w państwie. Można z całą odpowiedzialnością podkreślić, że zasadnicze konkluzje sprowadzały się do stwierdzenia, iż osoby kierujące służbami dowolnie definiowały zadania podległych informacji oraz uznaniowo mogły decydować, czy i jakie informacje przekażą organom nadzoru i kontroli na temat realizacji tych zadań. Innymi słowy, to szefowie służb specjalnych sami decydowali o tym, z jakimi informacjami niejawnymi będą mogli się zapoznać, na przykład prezes Rady Ministrów czy minister obrony narodowej. Może to stwarzać ryzyko, że nie wszystkie ważne dla bezpieczeństwa państwa informacje zostaną przekazane właściwym organom. Ponadto wynikający z przepisów system nadzoru nad służbami
zastępowano m.in. bezpośrednimi, nieformalnymi spotkaniami i ustnymi dyspozycjami wydawanymi szefom poszczególnych służb oraz innym organom nadzoru przez ówczesnego ministra koordynatora służb specjalnych. W ocenie NIK ingerencja w prawa oraz wolności człowieka i obywatela nie może być realizowana w drodze doraźnych i nieudokumentowanych działań. Należy takie działania zdecydowanie potępić jako sprzeciwne zasadom demokratycznego państwa prawa. Wysoki Sejmie, zaobserwowaliśmy brak jawnych i przejrzystych procedur, nieefektywne gospodarowanie środkami publicznymi, występowanie mechanizmów korupcjogennych, dowolność postępowania, konflikty interesów, brak jawności postępowania, słabość i brak kontroli. W kilkanaście sekund decydowano o przyznawaniu wielomilionowych środków rządowych, funduszy wyłącznie dla wybranych beneficjentów w tzw. naborach konkursowych. Tym samym faworyzowano podmioty bliskie politycznie władzy centralnej. Nieudolnie szacowano liczby dawek szczepionek. Doprowadziło to do ich przeterminowania, a następnie utylizacji ponad 13 milionów dawek. Ich łączna wartość to prawie miliard złotych. Z powodu braku nadzoru nad przechowywaniem i dystrybucją szczepionek przeciw COVID-19 podano pacjentom ponad 117 tysięcy dawek szczepionek ze stwierdzonymi wadami jakościowymi. Niegospodarnie wydatkowano dziesiątki milionów złotych na niekompletne i niesprawne respiratory. Nieodpowiedzialnie powierzono zakup środków ochrony indywidualnej, m.in. maseczek, podmiotom, które zajmowały się głównie importem z Chin akcesoriów kosmetycznych służących do makijażu. Wbrew wszelkimi rekomendacjom i bez żadnych planów oraz analiz utworzono 14 szpitali tymczasowych za ponad 600 milionów złotych. To nie recenzje, proszę Państwa, lecz wyniki najważniejszych kontroli NIK dotyczących walki z pandemią i jej skutkami. W tym miejscu wyrażam podziękowania wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i całemu personelowi medycznemu. Oni jako jedyni sprostali wyzwaniom związanym z walką z pandemią COVID-19. Wysoka Izbo, kolejna ważna kontrola odnosiła się do problematyki funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej. Jej celem było ustalenie, czy wprowadzone rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania kadrami przyczynią się do poprawy wykonania zadań przez Służbę Celno-Skarbową. KAS, której byłem założycielem, miała za zadanie przede wszystkim troskę o bezpieczeństwo finansowe Rzeczypospolitej Polskiej. Niestety okazało się, że była ona zarządzana przez osoby, którym bardziej zależało na własnych karierach niż na realizacji powierzonej im misji. Przypomnę jedynie, że jeden z szefów KAS awansował o 8 stopni w rekordowo krótkim czasie. Zamiast 16 lat zajęło mu to zaledwie 16 miesięcy. Nie tak wyobrażałem sobie tę ważną dla mojego serca instytucję, którą w 2019 roku pozostawiałem w doskonałej kondycji organizacyjnej. W dodatku z rekordowym wynikiem pozyskania 300 miliardów złotych dodatkowych środków do budżetu państwa, bez których trudno byłoby dziś wyobrazić sobie uruchomienie programów socjalnych takich jak 800+. Nie zakończyły się sukcesy zmiany systemowe w ramach tzw. Polskiego Ładu. Jak wykazała kontrola, nierzetelnie przygotowano zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu oraz tarcz antyinflacyjnych. Reforma objęła swym zakresem 25 milionów osób. Uchwalone przepisy wymagały natychmiastowych szerokich działań naprawczych. Za skandaliczne i sprzeczne z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawa wynikające z zasady zaufania do państwa należało również uznać fakt, że projekt tak ważnej reformy podatkowej nowelizującej aż 24 ustawy liczył wraz z uzasadnieniem ponad 500 stron i wszedł w życie po zaledwie 38 dniach od jego ogłoszenia. Ważną kontrolą odnoszącą się do gospodarowania mieniem państwowym była kontrola dotycząca bezpieczeństwa paliwowego w sektorze naftowym. Trzeba stwierdzić, że PKN Orlen realizował proces połączenia z grupą LOTOS bez właściwego nadzoru ze strony ministra aktywów państwowych. W efekcie Skarb Państwa utracił wpływ na kierunki sprzedaży około 20% produktów wytworzonych w polskich rafineriach. Może to powodować problemy w zakresie pełnego pokrycia krajowego zapotrzebowania na te produkty. Ponadto PKN Orlen zbył aktywa grupy LOTOS SA, w tym rafinerię gdańską, o co najmniej 5 miliardów poniżej szacowanej wartości ich wyceny.
Jednocześnie ich nabywca, spółka Saudi Aramco, uzyskała bardzo mocną pozycję w rafinerii gdańskiej. Przede wszystkim prawo weta wobec kluczowych decyzji strategicznych w zakresie zarządzania tą spółką. W konsekwencji może to skutecznie sparaliżować kierunki rozwoju tej rafinerii. NIK stwierdziła również naruszenie zasad legalności, rzetelności, celowości lub gospodarności w wydatkach Telewizji Polskiej S.A. W sposób szczególny zwracam Państwa uwagę na prowadzoną przez Telewizję Polską politykę kadrowo-płacową w latach 2021-2022. Nie sposób bowiem przejść obojętnie wobec tolerowania przez zarząd spółki praktyki łamania przez wybrane osoby zakazu konkurencji i zawierania umów na świadczenie usług o wartości kilku milionów złotych. Ale zaobserwowaliśmy także zjawisko zawierania umów cywilnoprawnych z dyrektorem jednej z jednostek organizacyjnych Telewizji Polskiej przez podwładnych tegoż dyrektora. W ocenie NIK błędna i wysoce nieodpowiedzialna była wypowiedź ministra rolnictwa i rozwoju wsi w mediach w czerwcu 2022 roku. Apelował on o niesprzedawanie zboża i rzepaku przez polskich producentów rolnych. Było to jedno z przyczyn zwiększonego stanu zapasów zbóż i rzepaku, a w konsekwencji zwiększonego importu zbóż z Ukrainy. Sytuacja na rynku produktów rolnych, która wystąpiła w związku z nadmiernym importem zbóż i rzepaku z Ukrainy, ujawniła, że nie zostały opracowane żadne instrumenty w celu przeciwdziałania destabilizacji rynku rolnego. Kontrola dotycząca wsparcia finansowego samorządów wykazała dyskryminację dużych miast przy podziale środków przez rząd, nierówne traktowanie samorządów oraz coraz większe uzależnienie ich finansów od decyzji rządu. Dochody własne samorządów były w coraz większym stopniu zastępowane dochodami transferowymi. Bardzo często miały one uznaniowy charakter i trafiały do tych grup samorządów, które z różnych względów były preferowane przez organy administracji rządowej. Za uzasadnione należy uznać pytanie, dlaczego Warszawa była konsekwentnie dyskryminowana lub wręcz pomijana przy podziale środków dla samorządów? Dlaczego w kancelarii ówczesnego prezesa Rady Ministrów opracowano mechanizm powodujący, że tylko Warszawa utraciła część dochodów? W latach 2020-2023 z tego tytułu stolica straciła niemal 800 milionów złotych. Dlaczego nie sporządzono notatek służbowych ze spotkań z ówczesnym kierownictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i samym premierem, kiedy podejmowano decyzję o podziale kilkudziesięciu miliardów złotych pomiędzy samorządy? Dlaczego aż 118 jednostek samorządu terytorialnego, w tym takie miasta jak Lublin, Gdynia, Sopot, Opole, Olsztyn, Ostrołęka, Tarnów czy Wałbrzych, nie otrzymały choćby jednej złotówki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych? Każda z tych jednostek złożyła przecież odpowiednie wnioski. Jako prezes Najwyższej Izby Kontroli stanowczo sprzeciwiam się praktyce centralnego dzielenia środków na zadania własne samorządów. Jest to sprzeczne z ideą decentralizacji, a w konsekwencji z ideą demokracji. Wysoki Sejmie, NIK jako pierwsza wskazywała na nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Funduszu Sprawiedliwości. Z naszych analiz jasno wynikało, że środki publiczne będące w dyspozycji tych podmiotów mogą być wydatkowane nieprawidłowo i niegospodarnie. Już w listopadzie 2020 roku NIK rozpoczęła kontrolę doraźną pod tytułem realizacja wybranych programów sektorowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. NIK stwierdziła wówczas, że NCBR nie w pełni wykorzystało potencjał programów sektorowych na rzecz rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki. W wyniku tej kontroli NIK sformułowała 7 wniosków pokontrolnych, między innymi wnioski do NCBR o zapewnienie finansowania i realizacji konkursów zgodnie z dokumentacją programową, a także aby istotne dla gospodarki nowo otwierane programy branżowe były adekwatne do potrzeb gospodarki. Wnioski również pozostają do dzisiaj w trakcie realizacji. Natomiast w marcu 2021 roku NIK rozpoczęła kontrolę udzielania i rozliczania środków z programu Bridge ALF realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. NIK zidentyfikowała prawie 13 milionów złotych wydatkowanych z naruszeniem prawa. NIK sformułowała szereg wniosków pokontrolnych. Postulowaliśmy m.in. zgłoszenie nieprawidłowości dotyczącej nienależnego wypłacenia środków wysokości prawie 2 milionów złotych do rejestru nieprawidłowości polegającej zgłoszeniu do Komisji Europejskiej. Wnioski NIK wciąż pozostają w trakcie realizacji. Następnie w październiku 2021 roku rozpoczęliśmy badanie zlecania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju analiz dotyczących statusów przedsiębiorstw. W
latach 2019-2021 NCBR zleciło podmiotom zewnętrznym 1394 płatne analizy. W związku z wysokością wydatkowanych kwot NIK sugerowała realizację analiz w innej, tańszej formule. I wreszcie w 2023 roku NIK rozpoczęła kolejną kontrolę dotyczącą organizacji przyznawania środków w ramach konkursu Szybka Ścieżka Innowacyjne Cyfrowe realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła liczne nieprawidłowości zarówno w procesie przygotowania i organizacji naboru wniosków o dofinansowanie, jak również na etapie wyboru projektu w konkursie. Kontrolerzy NIK wskazywali na brak transparentności działań, a także niezachowanie zasad rzetelności i bezstronności. Najwyższa Izba Kontroli przygotowała zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczące zarówno sprawy, jak i konkretnych osób. Prokuratura postawiła już kilku osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także przyjmowania korzyści majątkowych i osobistych. Na reakcję państwa na ustalenie kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli musieliśmy niestety czekać kilka lat. Kolejnym przykładem braku reakcji na sygnały NIK o nieprawidłowościach jest sprawa Funduszu Sprawiedliwości. Jego kontrolę NIK rozpoczęła w połowie 2020 roku. Była to pierwsza kontrola przeprowadzona po zmianach legislacyjnych w 2017 roku, modyfikujących w zasadniczy sposób zasady gospodarki finansowej tego funduszu. NIK już wówczas negatywnie oceniła działanie dysponenta Funduszu Sprawiedliwości. Negatywna ocena dotyczyła m.in. sposobu wykorzystania środków publicznych będących w jego dyspozycji. Gospodarka finansowa Funduszu Sprawiedliwości była prowadzona z naruszeniem nadrzędnych zasad finansów publicznych, tj. Jawności oraz celowości oszczędności wydatków. NIK zwracała też uwagę na nieprawidłowości w zakresie zapewnienia właściwych uwarunkowań prawnych i organizacyjnych funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. Od momentu wejścia w życie nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego w 2017 roku sposób wykorzystania środków funduszu oraz działania jego dysponenta, ministra sprawiedliwości, były przedmiotem licznych uwag, a NIK identyfikowała nieprawidłowości w toku corocznej kontroli wykonania budżetu państwa. Przykładem jest zakup Pegasusa. Bowiem niezgodnie z przepisami prawa finansowano służby specjalne, to jest Centralne Biuro Antykorupcyjne. Niecelowo i niegospodarnie wspierano zadania przedstawiane jako działania służące przeciwdziałaniu przestępczości. Wątpliwości NIK wzbudziła również rozpoczęta w 2019 roku bezprecedensowa aktywność medialna związana z promowaniem Funduszu Sprawiedliwości, a szczególnie dotyczyło to faktycznych celów kampanii i zakresu zaangażowanych środków. Na powyższych przykładach widać, że Najwyższa Izba Kontroli od lat konsekwentnie wskazuje na nieprawidłowości i zagrożenia funkcjonowania państwa, niezależnie kto władzę w tym państwie sprawuje. Wysokiej Izbie pozostawiam ocenę braku reakcji odpowiednich instytucji i państwa na wskazywane przez NIK problemy i nieprawidłowości. A przykłady braku reakcji na nieprawidłowości i zawiadomienia do prokuratury można mnożyć. Działo się tak m.in. w zakresie kontroli wyborów kopertowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Zdrowia, Orlenu Energii, Elektrowni w Ostrołęce, Telewizji Polskiej, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Krajowego Instytutu Mediów, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Wysoki Sejmie, 17 stycznia 2024 roku zwróciłem się do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, pana profesora Adama Bodnara, z wnioskiem o objęcie nadzorem spraw zainicjowanych wniesieniem przez Najwyższą Izbę Kontroli zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W sumie w 2023 roku NIK złożyła 118 zawiadomień do organów ścigania przestępstw lub wykroczeń, w tym 80 do prokuratury, a także 108 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych. Przedmiotem zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli były obszary mające decydujący wpływ na prawidłowe dysponowanie środkami publicznymi, zrównoważony rozwój kraju i poziom życia obywateli. W związku z przeprowadzonymi kontrolami w 2023 roku Najwyższa Izba Kontroli przedłożyła Sejmowi 110 dokumentów, w tym informacji o wynikach kontroli, a przedstawiciele NIK 531 razy uczestniczyli w pracach Komisji Sejmowej. Większość przesłanych Sejmowi informacji była prezentowana i omawiana podczas posiedzeń Komisji Sejmowej. Jednocześnie NIK, informując opinię publiczną o najważniejszych ustaleniach kontroli, zorganizowała 17 konferencji prasowych. Zaprezentowano na NIK wyniki kontroli dotyczących tworzenia i funkcjonowania szpitali tymczasowych, dodatków covidowych dla służb medycznych, działań podmiotów publicznych w związku z kryzysem ekologicznym na rzece Odrze, czy przygotowania państwa na zagrożenia związane z działaniami hybrydowymi. NIK organizowała także panele ekspertów, m.in. na temat wsparcia psychologicznego i opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Byliśmy gospodarzem Europejskiej Konferencji
metodyków najwyższych organów kontroli zrzeszonych w EUROSAI, na której omawiano kierunki i metody rozwoju kluczowych obszarów w działalności najwyższych organów kontroli. Najwyższa Izba Kontroli współdziałała także z wieloma organami kontroli działającymi w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym. Cenna była możliwość zlecana kontroli organom wyspecjalizowanym w badaniu okresowej problematyki. Zleciliśmy 245 takich kontroli. Rok 2023 był kolejnym, w którym Najwyższa Izba Kontroli może się pochwalić sukcesami na arenie międzynarodowej. Działalność międzynarodowa NIK wiązała się szczególnie z trzema obszarami: z audytem zewnętrznym organizacji międzynarodowych, aktywnością w organizacjach zrzeszających NOG na poziomie globalnym i europejskim oraz udzielaniem wsparcia rozwojowego innym najwyższym organom kontroli. Wybór NIK-u na audytora Interpolu to potwierdzenie bardzo silnej pozycji międzynarodowej NIK i uznanie dla profesjonalizmu jej kontrolerów. Wysoki Sejmie, zespół kontrolerów i pracowników jednostek wspomagających proces kontrolny jest największym i niekwestionowanym kapitałem Najwyższej Izby Kontroli. Wiedza oraz kompetencje kontrolerów i pracowników skutkują trafnym wyborem obszarów do kontroli, a także wysokim poziomem merytorycznych prowadzonych kontroli. Kontrolerzy i pracownicy Najwyższej Izby Kontroli powinni być sprawiedliwie oceniani i doceniani, ale także należycie wynagradzani. Dlatego też w tym miejscu apeluję do Wysokiej Izby o pilną i konieczną zmianę sposobu dotychczasowego ustalania wynagrodzeń kontrolerów NIK. W przeciwnym wypadku NIK nie będzie mogła konkurować z sektorem prywatnym i innymi podmiotami w sektorze finansów publicznych, a tym samym pozyskiwać nowych, wykwalifikowanych pracowników. Kwestia jest o tyle istotna, że tylko w 2023 roku do NIK trafiło aż 86 spraw zainicjowanych przez posłów, senatorów czy posłów do Parlamentu Europejskiego. Rozpoznanie tylu spraw wymaga podjęcia stosownych działań kontrolnych i zaangażowania dodatkowych zasobów kadrowych. Wysoki Sejmie, NIK stoi na straży uczciwego państwa. Dla sprawnego funkcjonowania państwa niezbędne jest istnienie kompetentnego i niezależnego organu kontroli pilnującego publicznych pieniędzy. Kontrola państwowa sprawowana przez NIK opiera się na jasno określonych kryteriach przejrzystości intencji, rzetelności informacji, apolityczności kontrolerów oraz kolegialności w podejmowaniu kluczowych decyzji. NIK pracuje zgodnie ze światowymi standardami w dziedzinie kontroli państwowej. Prezentując Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2023 roku, jestem przekonany, że dokument ten spełnia wymogi obiektywnej informacji na temat funkcjonowania państwa. Zawarte w nim ustalenia kontroli wskazują kierunki jego usprawnienia. Naszym zadaniem, zgodnie z Konstytucją i, proszę Państwa, naszą ustawą, jest poprzez wyniki naszej kontroli wpływać na ulepszenie funkcjonowania organów państwowych i samorządowych. Dziękuję Wysokiej Izbie za możliwość po rocznej przerwie prezentacji sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli. Z tego miejsca dziękuję również kontrolerom Najwyższej Izby Kontroli za wierność złożonemu ślubowaniu i oddaną służbę Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Panu Prezesowi. Proszę Pana Posła Tomasza Kostusia o przedstawienie opinii Komisji. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Prezesie, mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z obrad Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz jej opinię do sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2023 roku. 26 czerwca 2024 roku Marszałek Sejmu zgodnie z artykułem 126 ust. 4 Regulaminu Sejmu skierował do Komisji Kontroli Państwowej przedstawione przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli sprawozdanie z działalności Izby w 2023 roku, druk nr 483, w celu zaopiniowania. Komisja otrzymała następnie opinie poszczególnych komisji sejmowych w sprawie sprawozdania z działalności NIK w 2023 roku w ich przedmiotowym zakresie działania. Ogółem do komisji wpłynęło 21 opinii pozytywnych i 4 opinie negatywne, w
tej liczbie opinia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Obrony Narodowej, Komisji Infrastruktury, Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Na posiedzeniu 24 lipca 2024 roku Komisja do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchała wystąpienia prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana Mariana Banasia, który przedstawił szczegóły sprawozdania za 2023 rok, zatwierdzonego uchwałą Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 6 czerwca bieżącego roku. W sprawozdaniu pokazano efekty pracy NIK, zaprezentowano wyniki ustaleń kontroli, przedstawiono najważniejsze projekty podejmowane na rzecz rozwoju Izby ze szczególnym uwzględnieniem jej potencjału kadrowego. Przedstawiono także aktywność NIK na arenie krajowej i międzynarodowej. Sprawozdanie dotyczące wykonania budżetu NIK za 2023 rok było przedmiotem obrad Komisji do Spraw Kontroli Państwowej 26 czerwca bieżącego roku i zostało przez Komisję zaopiniowane pozytywnie. W 2023 roku NIK zrealizowała 191 tematów kontroli planowych i doraźnych. Przeprowadziła łącznie 1873 kontrole jednostkowe w 1507 podmiotach państwowych. W strategii działalności kontrolnej na lata 2022-2024 obowiązywał priorytet strategiczny – zapewnienie bezpieczeństwa narodowego. Większość ustaleń kontroli z tego obszaru nadano klauzulę niejawności. Pozostałe obszary priorytetowe obejmowały stabilność finansową i rozwój gospodarczy państwa, człowieka jako podmiotu działań, a także zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za środowisko. Tradycyjnie już Izba przeprowadziła analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2023 roku. Po kontroli wykonania budżetu państwa za 2022 rok, po raz pierwszy od blisko 30 lat, bo od 1994 roku, wydała negatywną opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, krytycznie oceniając prowadzenie gospodarki finansowej państwa w znacznej części poza jego budżetem. W 2023 roku Izba przedłożyła Sejmowi 110 dokumentów, w tej liczbie 108 informacji o wynikach kontroli. W oparciu o wyniki poszczególnych kontroli sformułowała 5201 wniosków pokontrolnych, wskazując potrzebę naprawy stwierdzonych nieprawidłowości lub podjęcia działań usprawniających kontrolowane obszary. Sygnalizując potrzebę zmiany obowiązującego prawa, Najwyższa Izba Kontroli wystosowała do ustawodawcy 83 wnioski de lege ferenda, z których 60 dotyczyło propozycji zmiany regulacji ustawowych. Jeśli chodzi o finansowe rezultaty przeprowadzonych kontroli, Izba stwierdziła blisko 53 miliardy złotych finansowych lub sprawozdawczych skutków nieprawidłowości, czyli o niemal 32 miliardy więcej niż rok wcześniej. Ponad 28 miliardów to kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami. W rezultacie skierowała 80 zawiadomień do prokuratury i 38 zawiadomień do innych organów powoływanych do ścigania przestępstw lub wykroczeń i czynów, za które przewidziana jest odpowiedzialność ustawowa. 108 zawiadomień, czyli około 30% więcej niż w 2022 roku, skierowano do rzeczników dyscypliny finansów publicznych. Obejmowały one łącznie 129 osób. Ponad 1/3 zawiadomień dotyczyła naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych. Sprawozdanie potwierdziło także otwartość Najwyższej Izby Kontroli na sygnały płynące od obywateli i parlamentarzystów. Znaczna część problemów podnoszonych w skargach, a także interpelacjach poselskich jest wykorzystywana do opracowania prac nad rocznym planem pracy Najwyższej Izby Kontroli. W 2023 roku do NIK wpłynęło 5640 skarg oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli, czego owocem było 3814 nowo utworzonych spraw.
W 120 kontrolach wykorzystano lub zadeklarowano wykorzystanie 250 spraw nadesłanych do NIK, również w latach wcześniejszych, z czego 93 to sprawy najnowsze, wniesione i zainicjowane w 2023 roku. W sprawozdaniu podkreślono profesjonalizm i apolityczność blisko 1200-osobowego zespołu kontrolerskiego oraz innowacyjne w skali światowej rozwiązanie, jakim jest wymóg ukończenia aplikacji kontrolerskiej przez wszystkich wymaganych kontrolerów. O profesjonalizmie i najwyższym merytorycznym poziomie tych kadr świadczy docenienie Izby przez podmioty na całym świecie, co umożliwia NIK coraz szerzej zakrojoną aktywność międzynarodową. W 2023 roku Izba przeprowadziła 6 audytów, między innymi Organizacji Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju OECD oraz Interpolu. Ponadto NIK realizowała 3 międzynarodowe kontrole równoległe, 2 projekty współpracy bliźniaczej oraz 1 projekt wsparcia najwyższych organów kontroli Kirgistanu. W sposób oczywisty wzmacnia to prestiż Polski na arenie międzynarodowej i potwierdza najwyższą markę Izby jako jednego z konstytucyjnych fundamentów polskiego państwa. Sprawozdanie zwraca także uwagę na okoliczności, które utrudniały funkcjonowanie Izby w 2023 roku. Brak pełnego składu kolegium od września 2023 roku oraz dyrektora generalnego, próby ograniczenia działalności kontrolnej, a nawet przypadki udaremnienia przeprowadzenia przez NIK kontroli w sprawach o istotnym znaczeniu dla obywateli i państwa. W związku z tą okolicznością NIK skierowała 7 zawiadomień do prokuratury dotyczących udaremnienia lub utrudniania wykonywania czynności służbowych kontrolerom Najwyższej Izby Kontroli. W dyskusji otwartej po prezentacji sprawozdania posłowie Przemysław Witek i Tomasz Kostuś podziękowali prezesowi NIK za bardzo dobrze przygotowany materiał i wyrazili uznanie dla pracy kontrolerów. Poseł Izabela Bodnar stwierdziła, że sprawozdanie ukazuje przerażający poziom niekompetencji i nieudolności ekipy rządzącej Polską przez ostatnie 8 lat. Poseł Maria Joanna Koźlakiewicz wyraziła uznanie dla faktu, że Izba zajęła się sprawami psychiatrii oraz stomatologii i dopytywała o rozbieżności pomiędzy programem Maluch Plus oraz Maluch 2022-2029. Poseł Wojciech Szarama chciał się dowiedzieć, ilu kontrolerów złożyło wymówienia w 2023 roku. Zakwestionował ustalenia NIK dotyczące nieprawidłowości i nadużyć w działaniach państwa związanych z pandemią, określając je mianem niedociągnięć i oczywistego sukcesu ówczesnego rządu. W dalszej wypowiedzi pan poseł zakwestionował politykę kadrową NIK, to jest obsadzanie stanowisk kierowniczych w drodze powołania, a nie konkursu. Zwrócił także uwagę, że 5 komisji merytorycznych zaopiniowało negatywnie sprawozdanie i wnioskowało o jego odrzucenie. Poseł Witek i posłanka Bodnar odnieśli się krytycznie do twierdzeń posła Szaramy o tym, że rząd PiS świetnie poradził sobie z pandemią. Poseł Gabriela Lenartowicz zaapelowała o skupienie się nad tym, co jest przedmiotem opinii komisji, czyli odpowiedzią na pytanie, czy sprawozdanie i prace Najwyższej Izby Kontroli w 2023 roku sprostały oczekiwaniom komisji, która ma w zakresie kontrolę państwową. Następnie prezes Najwyższej Izby Kontroli odpowiedział wyczerpująco na pytania zadane przez posła Szaramę i ustosunkował się merytorycznie do wysłuchanych przez niego zarzutów, stanowczo odrzucając insynuowane upolitycznienie Izby oraz podkreślając ponownie profesjonalizm kontrolerów. Do zarzutów tych odniósł się również wiceprezes NIK Michał Jędrzejczyk, wskazując na ich irracjonalność. Po odpowiedziach na pytania i wyjaśnieniu wątpliwości przez kierownictwo Najwyższej Izby Kontroli, przewodniczący pan poseł Marek Sawicki zamknął dyskusję i złożył wniosek o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2023 roku. W głosowaniu wzięło udział 14 posłów, 9 głosowało za, 5 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Tym samym na posiedzeniu w dniu 24 lipca bieżącego roku Komisja do Spraw Kontroli Państwowej pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2023 roku.
przedłożone przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana Mariana Banasia, i rekomenduję przyjęcie jego przez Wysoką Izbę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowego oświadczenia w imieniu koła. Otwieram dyskusję. Jako pierwszy zapraszam pan poseł Wojciech Szarama, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek, Wysoki Sejmie. Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli za rok 2023 było omówione na Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. I tak jak tutaj poseł sprawozdawca przedstawił w sposób dosyć szczegółowy, spotkało się z różnymi opiniami. Na samym początku chciałbym w sposób dokładniejszy przedstawić, które z komisji sejmowych oceniły negatywnie to sprawozdanie. A więc była to Komisja Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, Komisja Gospodarki Morskiej, Komisja Infrastruktury, Komisja Obrony Narodowej, Komisja Samorządu Terytorialnego. Te komisje oceniły to sprawozdanie negatywnie. Biorąc pod uwagę merytoryczną treść tego sprawozdania, okoliczności, w jakich to sprawozdanie powstało, okoliczności, w jakich przeprowadzono kontrolę. Te opinie podziela Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. To sprawozdanie należy odrzucić, należy ocenić je negatywnie, gdyż nie spełnia ono warunków, w jakich powinna funkcjonować Najwyższa Izba Kontroli. Ten konstytucyjny organ w swoich działaniach powinien brać pod uwagę wszystkie okoliczności związane z badanym tematem. Tak jak pan prezes Marian Banaś tutaj powiedział, najważniejsze kontrole, jakie przeprowadzono, związane były z kluczowymi dziedzinami życia państwa polskiego. Związane były one z olbrzymim kryzysem, który wynikł w Europie i na całym świecie w związku z epidemią COVID-u i z wybuchem wojny na Ukrainie. Kontrole, które zarzucają rządowi złe przygotowanie do zwalczania zjawisk związanych z tymi kryzysami, nie wzięły pod uwagę tych skomplikowanych okoliczności, w jakich przyszło działać rządowi i poszczególnym ministrom, poszczególnym wojewodom nawet. Ja tutaj tylko tak na wstępie zauważę jedną rzecz. Pan prezes podziękował lekarzom i pielęgniarkom za ich pracę, za ich postawę w trakcie COVID-u, jednocześnie potępiając całkowicie rząd, uznając, że pieniądze były wydane niezasadnie. Czy te pieniądze, które zostały wydane na służbę zdrowia, na dodatkowe wynagrodzenia, na utworzenie nowych wydziałów szpitalnych, na sprowadzenie dodatkowych lekarstw, czy te pieniądze zostały wydane w sposób nierozsądny? Dzięki tym wydatkom, dzięki pracy rządu udało się uratować życie tysięcy, jeśli nie setek tysięcy Polek i Polaków oraz innych osób, które przebywały na terenie państwa polskiego i które z tej pomocy korzystały. Rzeczywiście praca pielęgniarek i lekarzy godna była najwyższego szacunku, ale ktoś tą pracę musiał organizować. Wiecie państwo z własnego doświadczenia, że w terenie tą pracę organizowali wojewodowie, osoby, które są przedstawicielami rządu w terenie. To dzięki ich postawie, dzięki postawie całego polskiego rządu, myśmy z tej pandemii obronną ręką. Nie tylko jeśli chodzi o zdrowie Polek i Polaków, ale również jeśli chodzi o gospodarkę. Bo dzięki właśnie posunięciom polskiego rządu, polska gospodarka nie wyszła zniszczona, tak jak w wielu innych krajach. Uratowano tysiące, setki tysięcy miejsc pracy dzięki mądrej polityce podatkowej, dzięki ulgom, dzięki dotacjom dla tych najmniejszych, ale również dla tych dużych przedsiębiorstw. Wracając do sprawozdania,
i do tego, w jaki sposób ono powstało. Tutaj, jak poseł sprawozdawca zauważył, jednym z elementów mojej krytyki tego sprawozdania i działalności prezesa Najwyższej Izby Kontroli jest sposób działania Izby. To jest w ogóle podstawa, gdyż kontrolerzy, pracownicy Najwyższej Izby Kontroli mają zagwarantowaną niezależność w swoich działaniach, mają to zagwarantowane i w Konstytucji, i w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli. Niestety od lat pan prezes unika realizowania ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Można powiedzieć wprost, że łamie tę ustawę. Mówiłem o tym już przy rozpatrywaniu poprzednich sprawozdań, natomiast tutaj trzeba jeszcze raz wrócić do tego. To są zapisy ustawowe i ta ustawa nie została przyjęta za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ona została przyjęta o wiele wcześniej i jest to pewien standard, który w Polsce zawsze obowiązywał. Nie tylko w Polsce, bo odpowiedniki Najwyższej Izby Kontroli w innych krajach stosują standardy podobne. Ja zacytuję tutaj te przepisy. Stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów w Najwyższej Izbie Kontroli są obsadzane w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje prezes Najwyższej Izby Kontroli. O stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów mogą ubiegać się mianowani kontrolerzy, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszonym konkursie, a w przypadku stanowisk, o których mowa, dodatkowo muszą być pracownikami Najwyższej Izby Kontroli przez ostatnich 5 lat i wykonywali przez ostatnie 5 lat czynności kontrolne. Ten okres 5-letni dla tych dyrektorów i wicedyrektorów jednostek kontrolnych jest pewną gwarancją ich niezależności i możliwości samodzielnego i obiektywnego działania. Po wygraniu konkursu powinni być oni powołani na okres 5-letni i w ten sposób sprawować swoją funkcję. Pan prezes wybrał inny wariant działalności, a mianowicie powierzanie obowiązków. A więc większość dyrektorów w jednostkach kontrolnych, poszczególne delegatury w całym kraju, jednostki kontrolne, które przeprowadzały te kontrole, o których mówi pan prezes, kontrole w poszczególnych resortach, w poszczególnych ministerstwach, są to osoby pełniące obowiązki. Osoba pełniąca obowiązki może zostać na drugi dzień po powołaniu może zostać odwołana, bez podania żadnych szczególnych przyczyn, bez jakiejkolwiek procedury. Czy tak może postępować, czy taka procedura powinna obowiązywać w konstytucyjnym organie w Najwyższej Izbie Kontroli? Absolutnie nie, bo na takiego pracownika, który nie ma zagwarantowanej możliwości spokojnego i niezawisłego, niezależnego działania, może być wywierana presja. A więc wyniki tych kontroli przeprowadzone przez te poszczególne departamenty, którymi kierują dyrektorzy pełniący obowiązki, mogą rodzić najprzeróżniejsze wątpliwości. Dalej, proszę państwa, bo o tym nie mówiłem na komisji, ale dzisiaj korzystając z tego, że ten czas wypowiedzi jest nieco dłuższy, chciałbym zaznaczyć państwu, że te osoby, które po 5-letnim sprawowaniu swojej funkcji już dalej nie sprawują, mają ustawową gwarancję możliwości dalszego funkcjonowania w Najwyższej Izbie Kontroli jako radcowie, jako doradcy. Czyli nawet jeśli nie zgadzali się z jakąś tezą podstawioną przez prezesa lub któregoś wiceprezesów związaną z kontrolą, mogą to swoje stanowisko utrzymać, a potem utrzymują pracę. To są bardzo, bardzo ważne rzeczy zapewniające niezależność kontrolerów i obiektywizm ich działaniu. Niestety tutaj tak się nie dzieje od lat i pan prezes mówi o tym zupełnie otwarcie, że ci pracownicy, oni są bardziej zmobilizowani i oni lepiej pracują. Kwestia kolegialności, niezawisłości tych kontrolerów schodzi w ogóle na plan dalszy, jest nieistotna. Tak jakby nie wiązało się to z wynikami ich pracy. Ten związek jest zupełnie oczywisty.
Sprawozdanie w sprawozdaniu mamy zacytowanych kilkaset nawet wyników tych badań. Jednak podstawowa informacja, ona umyka. Na rok 2023 zaplanowano przeprowadzenie 90 kontroli, które były w planie pracy Najwyższej Izby Kontroli. 90 kontroli. Z tych zaplanowanych kontroli zakończono w pełni 40. A więc plan pracy Najwyższej Izby Kontroli w roku 2023 nawet nie został wykonany w 50%. Najprzeróżniejsze kontrole doraźne, które często, panie prezesie, można uznać, że były wykonywane na polecenie i to na polecenie polityczne. Nie kontrole doraźne są istotą działalności Najwyższej Izby Kontroli, ale właśnie te kontrole związane z planem pracy. Powiedział pan tutaj, panie prezesie, o sprawach Pegasusa, o inwigilacji i tak dalej, i tak dalej. Dopiero dlaczego odmówił pan prokuraturze i sądowi wydania dokumentów związanych z rzekomą inwigilacją Pegasusem Najwyższej Izby Kontroli? Ta sprawa okazała się jedną wielką lipą. Najwyższa Izba Kontroli, która postawiła zarzut polskim służbom specjalnym łamania prawa, nie miała ku temu żadnych powodów, nie miała żadnych dokumentów. Państwo już przed tą konferencją prasową wiedzieliście, że telefony funkcjonariuszy, pracowników kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli wśród tego kierownictwa nie były poddawane kontroli Pegasusa. Żadnej kontroli operacyjnej nie były podawane. I mimo tego, że pan to wiedział, zorganizował pan konferencję prasową, konferencję polityczną, w której postawił pan polskim służbom specjalnym tego typu zarzuty. Kolejna sprawa związana z funkcjonowaniem Najwyższej Izby Kontroli. To są doniesienia pracowników na stosowany mobbing, na stosowaną presję. O tym żeśmy rozmawiali na posiedzeniu komisji, posiłkując się jednym nazwiskiem, bo to jedno nazwisko jednego kontrolera, dyrektora padło. Ale takich informacji było więcej. Dlaczego podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Najwyższej Izbie Kontroli pan nie zgodził się na przeprowadzenie wśród pracowników ankiety dotyczącej mobbingu? Dlaczego Państwowa Inspekcja Pracy nie mogła do końca sprawdzić i potwierdzić lub odrzucić te zarzuty, które zostały skierowane wobec pana w związku z wadliwym kierowaniem izbą? Te i wszystkie inne argumenty, o których tutaj no niestety już nie mogę mówić, dotyczące szczegółów związanych z poszczególnymi kontrolami, one sprawiają, że Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość nie może przyjąć tego sprawozdania. I tutaj jeden gorący apel na samym końcu. Dziękując tym pracownikom Najwyższej Izby Kontroli, którzy rzetelnie wykonują swoje obowiązki, chciałbym powiedzieć, że zarówno Wysoka Izba, Sejm, jak i pan, panie prezesie, musi zrobić wszystko, żeby Najwyższa Izba Kontroli pozostała Najwyższą Izbą Kontroli, a nie Najwyższą Izbą Rozliczeń i Zemsty Politycznej. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam pan poseł Tomasz Kostuś, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, panie prezesie. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Koalicji Obywatelskiej w sprawie sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2023 roku. Pozwólcie państwo, że zacznę od osobistej dygresji. Otóż czytając to sprawozdanie miałem bardzo mieszane uczucia, które jak wiem podziela większość posłanek i posłów. Mieszane uczucia, bo z jednej strony sprawozdanie jest bardzo dobrze przygotowane merytorycznie, graficznie, pokazuje ogrom profesjonalnie i niesłychanie rzetelnie wykonywanej pracy kontrolnej przez Izbę w 2023 roku. Z drugiej jednak strony ukazuje przerażający poziom niekompetencji, nieudolności, niegospodarności i nieuczciwości ekipy rządzącej Polską przez ostatnie 8 lat. Na szczęście już minionych 8 lat. Ale do rzeczy.
Niewątpliwie trzeba podkreślić warunki, w jakiej Izbie przyszło działać w ubiegłym roku, które znacznie utrudniały jej funkcjonowanie. Brak dyrektora generalnego, brak pełnego składu kolegium od września 2023 roku, mimo wielokrotnych próśb i monitów o jego uzupełnienie, nagonka polityczna na pana prezesa, sabotaż wiceprezesa i próby ograniczenia działalności kontrolnej Izby, a nawet przypadki udaremnienia przeprowadzenia przez NIK kontroli w sprawach o istotnym znaczeniu dla obywateli i państwa. W związku z tą okolicznością NIK skierowała zresztą 7 zawiadomień do prokuratury dotyczących udaremnienia lub utrudniania wykonywania czynności służbowych kontrolerom NIK. Na wyrazy najwyższego uznania zasługuje zatem fakt, że mimo tych prób sparaliżowania przez ówcześnie rządzących kolejnego bardzo ważnego organu konstytucyjnego, zarówno prezes, jak i kontrolerzy niezachwianie realizowali misję Najwyższej Izby Kontroli, jaką jest niezależna, profesjonalna kontrola zadań publicznych w interesie obywateli i państwa. Izba wchodziła w nowe obszary kontrolne. W rezultacie prace Izby objęły pełne spektrum funkcjonowania państwa na różnych poziomach. Łącznie zrealizowano 191 tematów kontrolnych planowanych i doraźnych oraz przeprowadzono łącznie 1873 kontrole jednostkowe w 1507 podmiotach państwowych. Wykryto nieprawidłowości na kwotę blisko 53 miliardów złotych, czyli o niemal 32 miliardy więcej niż rok wcześniej. W rezultacie skierowano m.in. 80 zawiadomień do prokuratury i 108 zawiadomień, czyli około 30% więcej niż w 2022 roku, do rzeczników dyscypliny finansów publicznych. Efekty pracy NIK i sprawozdanie, nad którym dziś obradujemy, to gotowy materiał dowodowy pokazujący skalę szkód, jakie PiS i szerzej tzw. Zjednoczona Prawica wyrządzili Polkom, Polakom i Polsce. Kilka przykładów. Kontrola realizacji i finansowania poleceń prezesa Rady Ministrów w sprawie zakupu środków ochrony indywidualnej w związku z przeciwdziałaniem COVID wykazała, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wydała niegospodarnie, nierzetelnie i niecelowo blisko 200 milionów złotych na zakup w latach 2020-2021 środków ochrony indywidualnej. Zakupione maseczki, a także część przyłbic i kombinezonów nie spełniała europejskich norm jakości, przez co zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia nie mogły być stosowane do ochrony personelu medycznego przed wirusem SARS-CoV-2. Mimo to, pomimo jednoznacznych wyników badań, część produktów przekazano do użytku personelowi medycznemu i tym samym narażono jego bezpieczeństwo. Izba negatywnie oceniła też działania organów państwa związane z tworzeniem, funkcjonowaniem i likwidacją szpitali tymczasowych. Uznała za nierzetelne 250 milionów złotych wydatkowane przez prezesa Rady Ministrów na działalność spółki Electro Mobility Poland S.A., realizującej projekt budowy samochodu elektrycznego Izera. Mimo to pan premier już po kontroli przekazał spółce drugie ćwierć miliarda. Izba negatywnie oceniła gospodarkę finansową i wydatkowanie środków przez spółkę Telewizja Polska S.A., wykrywając liczne naruszenia zasad legalności, rzetelności, celowości lub gospodarności. Stwierdziła nieprawidłowości przy zakupie samolotu F-35. Podejrzenie popełnienia przestępstwa przy pozyskiwaniu i wdrożeniu na potrzeby Sił Zbrojnych RP bezzałogowego systemu rozpoznawczo-uderzeniowego średniego zasięgu. Nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia potrzeb szkoleniowych pododdziałów, oddziałów i związków taktycznych wojsk lądowych. Negatywnie oceniła działalność państwa w zakresie stworzenia właściwych warunków do rozwoju budownictwa ochronnego i zapewnienia mieszkańcom wystarczającej liczby bezpiecznych miejsc schronienia w takich budowlach w razie wystąpienia zagrożenia. Negatywnie oceniła prawidłowość i skuteczność działań podmiotów publicznych w związku z kryzysem ekologicznym na Odrze. Realizację zadań w zakresie importu i obrotu zbożem oraz rzepakiem z Ukrainy przez resort rolnictwa uznała za nierzetelną i nieskuteczną. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych przykładów można by mnożyć, moglibyśmy tutaj do późnej nocy je przedstawiać, omawiać.
Chętnych odsyłam do sprawozdania, ostrzegając jednocześnie, że jego lektura miejscami naprawdę jeży włosy na głowie. Zaistniał też bardzo ważny i wysoce niepokojący precedens, o którym należy wspomnieć. Po kontroli wykonania budżetu państwa za 2022 rok Izba po raz pierwszy od blisko 30 lat, bo od 1994 roku, wydała negatywną opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, krytycznie oceniając prowadzenie gospodarki finansowej państwa w znacznej części poza jego budżetem. Tyle o kontrolach. Jednak i to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić i docenić. Najwyższa Izba Kontroli nie ogranicza się tylko do wykrywania nieprawidłowości, ale pozostając wierna swojej maksymie, pomagamy w naprawieniu państwa, opracowuje wnioski pokontrolne, wytyczne, rekomendacje, a także wnioski do ustawodawcy odnośnie do potrzeby zmiany obowiązującego prawa. Nie inaczej było w roku ubiegłym. Wreszcie nie sposób nie zauważyć rosnącego z roku na rok międzynarodowego prestiżu Izby i zaufania, jakim obdarzają ją takie podmioty jak Interpol czy Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju OECD, w których w ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła audyty, o czym mówiłem już wcześniej. Realizowała też 3 międzynarodowe kontrole równoległe, 2 projekty współpracy bliźniaczej oraz 1 projekt wsparcia najwyższych organów kontroli Kirgistanu. A to wszystko przy jawnej obstrukcji ze strony części organów państwa, o czym mówiłem również w wcześniejszym wystąpieniu. Kończąc, chciałbym zatem z tego miejsca bardzo podziękować panu prezesowi Marianowi Banasiowi i całemu zespołowi kontrolerów za ich profesjonalizm, rzetelność, troskę o grosz publiczny i determinację w dążeniu do prawdy i lepszej Rzeczpospolitej. Klub Koalicji Obywatelskiej będzie głosował za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Zapraszam pani poseł Izabela Bodnar, Klub Parlamentarny Polska 2050, Trzecia Droga. Dobry, troszeczkę. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polski 2050 Trzecia Droga z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością pragnę zaprezentować stanowisko w zakresie sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli za okres 2023 rok. Zanim jednak przejdę do konkluzji z tego jakże obszernego raportu, chciałabym na wstępie podziękować panu marszałkowi Szymonowi Hołowni. Chciałabym podziękować bardzo panu przewodniczącemu Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, panu Markowi Sawickiemu oraz wszystkim posłom koalicji 15 października za to, że przez ostatnie miesiące z taką determinacją pracowaliśmy nad tym, aby odblokować NIK, ostatnią instytucję kontrolną w Polsce, która ocaliła jakby swoją niezależność. Po latach obstrukcji, która groziła praktycznie stopniowym paraliżem Izby. Negatywne efekty tej wieloletniej partyjnej walki z Najwyższą Izbą Kontroli, która wbrew oczekiwaniom władzy PiS była niezależna i obiektywna, są i powinny być nadal naprawiane. Sprawozdanie to niezwykle istotny dokument, nie tylko dla nas parlamentarzystów, ale przede wszystkim dla obywateli, którzy mogą ocenić, jak poważne nieprawidłowości i zaniedbania zidentyfikowano w funkcjonowaniu naszego państwa. Sprawozdanie, które mamy dziś przed sobą, w sposób bezkompromisowy i rzetelny odsłania skalę tych nieprawidłowości. Zacznijmy od liczb, które same w sobie obrazują ogrom pracy wykonanej przez Najwyższą Izbę Kontroli w minionym roku. Przeprowadzono 1873 kontrole jednostkowe w 1507 podmiotach. To nie są tylko jedynie suche dane, to świadectwo determinacji oraz ciężkiej pracy setek kontrolerów, którzy pomimo trudnych warunków, presji czy często cynicznej obstrukcji z pełnym zaangażowaniem dociekali prawdy na temat działań administracji publicznej. Skala nieprawidłowości ujawnionych w tym raporcie jest wstrząsająca. 5201 wniosków kontrolnych, z czego 83 to wnioski de lege ferenda, wskazujące na potrzebę pilnych zmian w prawie. Taka liczba wniosków pokazuje, że wiele obszarów funkcjonowania państwa nie tylko działało wadliwie, ale wymagało wręcz natychmiastowej interwencji legislacyjnej.
Raport przedstawia szczegółowe dane finansowe, które budzą szczególne zaniepokojenie. W minionym roku NIK zidentyfikowała nieprawidłowości finansowe na przerażającą kwotę 52,8 miliarda złotych, z czego ponad 28 miliardów to kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami publicznymi, jak już tutaj pan poseł Kostuś wcześniej powiedział. Najwyższa Izba Kontroli skierowała aż 118 zawiadomień do organów ścigania, w tym 85 do prokuratury. Pragnę podkreślić, że 8 z nich dotyczyło utrudniania lub udaremniania pracy kontrolerom przez następujące podmioty. PKN Orlen, Alior Bank S.A., Energa S.A. w Gdańsku, Energa Operator S.A. w Gdańsku, Fundacja Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Giełda Papierów Wartościowych, Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeniowe oraz PGNiG S.A. Jak już nadmieniłam na samym wstępie, należałoby zastanowić się nad doprecyzowaniem czy uszczelnieniem przepisów dotyczących tak zuchwałego odmawiania kontroli przez opanowane, przez bezkarną władzę instytucje publiczne. Jak doszło do tego, że przez ostatnie 8 lat zaniedbania narosły do takiej skali? Te grube, zmarnotrawione miliardy publicznych pieniędzy mogły zostać wykorzystane na poprawę sytuacji trudnej w służbie zdrowia, na wsparcie oświaty, na rozbudowę infrastruktury, na bezpieczeństwo, czy w końcu odciążenie choćby ze składki zdrowotnej małych i średnich przedsiębiorców. Tak ogromne nieprawidłowości to efekt lat zaniedbań, ale przede wszystkim braku transparentności i jawności wydatków publicznych. W minionym roku NIK skoncentrowała się na kwestiach związanych zarówno z finansami publicznymi, bezpieczeństwem wewnętrznym i obroną narodową, jak też środowiskiem, zdrowiem czy gospodarką. 40% przeprowadzonych kontroli zakończyło się oceną negatywną. W badanym roku po raz kolejny już odnotowano istotny wzrost środków planowanych w rezerwach celowych. Prawie 3/4 środków z rezerwy ogólnej rozdysponowano niezgodnie z jej interwencyjnym charakterem, przeznaczając je na zadania, które nie wynikały z sytuacji nagłych czy nieprzewidzianych. Powtarzające się nieprawidłowości dotyczyły także procesu udzielania i wykorzystywania dotacji, nieterminowego regulowania zobowiązań, nieprzestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych czy błędów w ewidencji księgowej i sprawozdaniach budżetowych. Pozwolę sobie uwypuklić tylko kilka obszarów z tego przeogromnego sprawozdania, w których ujawnione zostały nieprawidłowości. W obszarze bezpieczeństwa narodowego sytuacja jest wręcz dramatyczna. Z raportu NIK wynika, że w Polsce obecnie nie funkcjonuje efektywny system obrony cywilnej. Co więcej, brakuje odpowiednich przepisów prawnych dotyczących budownictwa ochronnego, co oznacza, że liczba budowli ochronnych czy infrastruktury krytycznej, które mogłyby służyć obywatelom w razie zagrożenia, jest rażąco niewystarczająca. Zaniechania w tym obszarze stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i całego kraju. Raport pokazuje także, jak nieprawidłowo zarządzano strategicznymi obszarami gospodarki, w tym sektorem paliwowym. Pomimo zapewnienia ciągłości dostaw ropy naftowej i paliw, nie udało się osiągnąć kluczowych celów, które miały doprowadzić i poprawić bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wniosek NIK jest jednoznaczny. Potrzebna jest natychmiastowa poprawa nadzoru nad sektorem naftowym, a także lepsza koordynacja działań administracji rządowej w tym zakresie. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła także prawidłowość i skuteczność działań podmiotów publicznych związanych z kryzysem ekologicznym na Odrze. Organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli pozostawały bierne w pierwszej fazie kryzysu. Pomimo narastającej fali skali zjawiska o niezidentyfikowanej początkowo przyczynie oraz mimo potencjalnych niepożądanych skutkach zdrowotnych kontaktu ze skażoną wodą, nie nadano temu zagrożeniu właściwej rangi. Nie zapewniono skutecznego obiegu informacji, nie uruchomiono struktur zarządzania kryzysowego. W konsekwencji co najmniej z kilkunastodniowym opóźnieniem skierowano do ludności alerty ostrzegawcze o zagrożeniu i wprowadzono pierwsze zakazy korzystania z Odry i jej dopływów. Ja sama wtedy korzystałam, pływając po Odrze. Opóźnione były też skoordynowane działania na rzecz oczyszczenia rzeki, co powodowało eskalację kryzysu i złego stanu wód na Odrze. Nie zapewniono też powszechnego dostępu do wyników badań i pomiarów jakości. Oburzająca jest skala nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem publicznym. Na przykładzie, powiedzmy, Lasów Państwowych. W latach 2015-2022 sprzedano niemal 2,5 tysiąca nieruchomości o wartości rynkowej 351 milionów.
a uzyskano za nie jedynie 46,4 miliona złotych. Taka rozbieżność między rzeczywistą wartością a ceną sprzedaży nieruchomości jest nie tylko skandaliczna, ale wskazuje na głęboko zakorzenione patologie w zarządzaniu majątkiem publicznym. Nieprawidłowości dotyczyły również zarządzania środkami publicznymi w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o czym też pan przed chwilą poseł wspomniał. Fundusz miał służyć wsparciu walki z pandemią, stał się w praktyce dodatkowym budżetem prezesa Rady Ministrów, finansującym nie tylko działania związane z pandemią, ale także wydatki. Dodatki na węgiel, elektryczne czy inwestycje drogowe. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działania ministra zdrowia związane między innymi z realizacją Narodowego Programu Szczepień. Działania związane z nadzorem nad dystrybucją szczepionek, działania organów państwa związane z tworzeniem, funkcjonowaniem i likwidacją szpitali tymczasowych w czasie pandemii. Nie będę już tutaj rozwodzić się nad szczegółami. Co jest bardzo istotne, co NIK podnosi i powinniśmy wszyscy zwrócić na to uwagę. Władza PiS nie dopuszczała także do kontroli wydatkowania środków publicznych przez polskie służby. Kiedy kontrolerzy NIK znaleźli dokumenty potwierdzające nielegalność zakupu Pegasusa lub też kiedy wykryli wynoszenie gotówki z funduszu operacyjnego CBA, rządzący doszli do wniosku, że trzeba ograniczyć dostęp do informacji o takich wydatkach pod pretekstem ochrony informacji pracy operacyjnej. W rezultacie służby specjalne, których efektywnie nie nadzorowano, przestały być również możliwe do kontrolowania. To tylko kilka przykładów obszarów, w którym wykryte zostały nieprawidłowości. Cały raport to niemal 230-stronicowa lektura, która odsłania to, jak bardzo nieudolnie rządzona była Polska w ostatnim czasie. Niemal na każdym, najmniejszym, najważniejszym polu ujawniane zostały większe bądź mniejsze zaniedbania. Raport opisuje, że kontrole zostały przeprowadzone w obszarze transportu, zdrowia, środowiska i klimatu, zabezpieczeń społecznych, systemu opieki nad dziećmi, rolnictwa, sprawiedliwości, obrony narodowej, szkolnictwa, kultury, turystyki, gospodarki, energii, aktywów państwowych, budownictwa, informatyzacji, mieszkalnictwa, gospodarki wodnej, budżetu oraz finansów publicznych. Tak bardzo wiele obszarów, które świadczą o ogromie wykonanej pracy, ale dają też refleksję o tym, co trzeba naprawić i w jaki sposób zmienić sposób zarządzania. Wysoka Izbo, z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi Banasiowi, panom wiceprezesom Jackowi Kozłowskiemu, Michałowi Jędrzejczykowi oraz Piotrowi Miklisowi, a także z ogromnym szacunkiem i uznaniem dziękuję ponad 1000 kontrolerom oraz wszystkim pracownikom NIK za ich ciężką, codzienną pracę. Wysoka Izbo, raport NIK z 2023 roku pokazuje jednoznacznie, że państwo polskie przez ostatnie lata było zarządzane w sposób patologiczny, który wymaga natychmiastowej poprawy. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polski 2050 Trzecia Droga, biorąc pod uwagę fakt, że kadrę NIK tworzą wysokiej klasy profesjonaliści, eksperci, tworzący kompetentny i zaangażowany zespół, chciałabym wyrazić w imieniu klubu pełne poparcie dla omawianego dzisiaj raportu. Rzetelność i niezależność Najwyższej Izby Kontroli są dziś jednym z fundamentów naszej demokracji. Raporty NIK-u to dla nas również, parlamentarzystów, źródło obiektywnej wiedzy o funkcjonowaniu państwa i realizowaniu zadań publicznych. Dlatego życzę sobie i nam wszystkim, byśmy wyciągali wnioski z błędów poprzedników i nie popełniali podobnych błędów. Z pełnym przekonaniem przyjmujemy omówione sprawozdanie i popieramy wnioski pokontrolne. Wierzymy, że postawione przez NIK rekomendacje staną się podstawą do wdrożenia realnych zmian, które usprawnią funkcjonowanie naszego państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. Zapraszam pan poseł Marek Sawicki, Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, chcę na samym początku powiedzieć, że zabierając głos w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi, chcę w pełni poprzeć to sprawozdanie i powiedzieć, że mój klub udzieli mu pełnej akceptacji. Chcę także, drodzy państwo, trochę inaczej, bo bardzo szczegółowo i poseł Kostuś, i pani poseł Bodnar omówiła cały raport i także sprawy, które w tym raporcie są podnoszone. Ja chciałbym trochę inaczej spojrzeć na sprawę tego raportu i na sprawę funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Otóż podstawą demokracji, podstawą takiego demokratycznego państwa prawa jest trójpodział władzy. Władza
ustawodawcza, władza wykonawcza i władza sądownicza. Jak bardzo w ostatnich latach próbowano ten trójpodział naruszyć, to pewnie jeszcze i naukowcy, i historycy, i prawnicy będą się o to spierali przez kolejne lata. Drugim takim elementem demokratycznego państwa prawa to jest niezależność konstytucyjnych organów. I wydaje się, że w ostatnich latach jedynym niezależnym organem konstytucyjnym pozostała Najwyższa Izba Kontroli. Wszystkie pozostałe organy w większym lub mniejszym stopniu niestety tę niezależność utraciły i to jest, drodzy Państwo, smutna konstatacja ze stanu demokracji naszego państwa w chwili obecnej. Jak bardzo ważny jest trójpodział władzy, to chcę przestrzec także dzisiejszą koalicję, moją koalicję rządzącą, że nadmierne wprowadzanie do struktur rządu parlamentarzystów, posłów, to jest jakieś elementarne naruszenie trójpodziału władzy i wydaje mi się, że warto rozważyć, czy poza ministrami konstytucyjnymi wiceministrowie jednak nie powinni być parlamentarzystami. Żeby tych dwóch porządków, władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej, ciągle nie mieszać. A z kadencji na kadencję ten poziom zmieszania, poziom mikstu rośnie. I dlatego warto byłoby, żeby te elementy na stałe również w przyszłości rozważyć. Drodzy panowie, ja mam taką prośbę. Siedzę od początku tej debaty i kiedy mówił poseł Szarama, z którym w wielu elementach się nie zgadzam, nawet nie pisnąłem. A ja jeszcze nie zacząłem mówić, a wy już zaczynacie komentować i przeszkadzać. To jest właśnie poziom kultury, deprawacji i niszczenia prawa. Są tu także goście i słuchają, w jakim stylu my tę debatę prowadzimy. Więc radziłbym, żebyście nieco przycichli, bo czasami cisza więcej mówi niż najlepsze słowa. Drodzy Państwo, pan poseł Szarama raczył był zwracać uwagę na kolegialność Najwyższej Izby Kontroli. Otóż kilka faktów prawnych. Zgodnie z artykułem 202 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności. Zgodnie z artykułem 22 ust. 1 ustawy o NIK w skład kolegium Najwyższej Izby Kontroli wchodzą prezes Najwyższej Izby Kontroli jako przewodniczący, wiceprezesi, dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz 14 członków kolegium. W okresie od 20 stycznia 2020 roku do końca 9 kadencji Sejmu na 26 złożonych wniosków przez prezesa NIK o powołanie w skład kolegium NIK złożonych przez marszałka Sejmu zostało powołanych zaledwie 7 kandydatów. W wyniku zaprzestania powoływania nowych członków kolegium NIK od dnia 8 września 2023 roku kolegium NIK składało się tylko z 3 członków. To jest prezesa NIK i 2 wiceprezesów. W kolegium NIK nie zasiadał żaden przedstawiciel nauk prawnych lub ekonomicznych, ani dyrektor kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK. Tak wyglądała ta kolegialność, panie pośle Szarama. Stan ten zagrażał prawidłowemu funkcjonowaniu Najwyższej Izby Kontroli. Między innymi braku możliwości rozstrzygania zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych formułowanych przez członków Rady Ministrów. Czy o to chodziło? Ale także naruszał zasadę określoną w artykule 202 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z którym, jak wcześniej wspomniałem,
Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności. W 10. kadencji Sejmu Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zaopiniowała pozytywnie w 10. kadencji Sejmu Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zaopiniowała pozytywnie 14 wniosków prezesa Najwyższej Izby Kontroli o powołanie na członków kolegium NIK. Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski o powołanie 3 wiceprezesów NIK, którzy ustawowo weszli w skład kolegium NIK. Zgodnie z artykułem 21 ust. 2 prezes NIK za zgodą marszałka Sejmu powołał dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli. Obecnie NIK pracuje w pełnym ustawowym składzie 19 członków. Tak oto po kilku latach Najwyższa Izba Kontroli odzyskała swoją konstytucyjną wartość kolegialnego funkcjonowania. I szanowni państwo posłowie z prawej strony, zwracam uwagę na to, że zawłaszczenie, upolitycznienie organów państwa, odejście od trójpodziału władzy, to co zrobiliście z prokuraturą, to co zrobiliście z Państwową Komisją Wyborczą. No przecież prokuratura dopiero teraz dowiadujemy się, kiedy odzyskuje niezależność, że w garażach gromadzone materiały ze śledztw mogą być w końcu przez prokuraturę niepolityczną uruchomione i śledztwa zaczynają nabierać normalnego biegu. No przecież po co żeście zmieniali Państwową Komisję Wyborczą z komisji sędziowskiej na komisję polityczną? Wam się wydawało, że da się instytucje państwa, konstytucyjne instytucje państwa, tak politycznie zabetonować, że tak jak w przypadku braku kolegialności nie można byłoby rozpatrywać różnego rodzaju opinii kontrolowanych jednostek i wydawać co do nich orzeczenia, tak również wam się wydawało, że w przypadku chociażby Państwowej Komisji Wyborczej i zawłaszczonego politycznie, czy zawłaszczonej politycznie części Sądu Najwyższego, wyniki wyborów nigdy nie będą podlegały żadnej ocenie, żadnej kontroli, a wy szykowaliście się do tego, że żadnych wyborów nie przegracie. Więc znów to jest także przestroga dla nas, żebyśmy nie próbowali konstytucyjnych organów państwa podporządkowywać politycznym decyzjom czy politycznym nawet intencjom. Bo dotąd jest demokracja, dopóki jest trójpodział władzy i autentyczna niezależność konstytucyjnych organów państwa. Chcę na koniec podziękować Najwyższej Izbie Kontroli za te 2000 przeprowadzonych, prawie 2000 przeprowadzonych kontroli, za wnioski i mam nadzieję, że to działanie Najwyższej Izby Kontroli da przestrogę wszystkim innym urzędnikom państwowym, bo funkcjonowanie wszystkich urzędników państwowych, niezależnie od pochodzenia politycznego, od powiązania politycznego, funkcjonowanie urzędników państwowych czy urzędników samorządowych bez kontroli prowadzi do bezchołowia, prowadzi do anarchii, prowadzi do poczucia bezkarności i potem niestety mamy tego efekty. Więc mam nadzieję i tu chcę wyraźnie podkreślić, że pan prezes Banaś nigdy nie był człowiekiem z mojej bajki. Nawet kiedy żeście go powoływali na prezesa, ja za nim nie głosowałem. Ale jestem pełen szacunku dla niego, że nie poddał się temu politycznemu naciskowi, który żeście zorganizowali w sposób rzeczywiście wielkoskalowy, żeby po pierwsze go zdyskredytować, po drugie usunąć z funkcji i po trzecie przejąć Najwyższą Izbę Kontroli. Dzięki niemu i dzięki także pracownikom Najwyższej Izby Kontroli i ich profesjonalizmowi ten organ jako jedyny
po 8 latach waszego funkcjonowania pozostał organem niezależnym. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Zapraszam. Panie pośle, na końcu wystąpień minuta. To będzie pan miał pół minuty. Na końcu wystąpień. Tak. Dziękuję. Bardzo proszę, pani poseł Marcelina Zawisza, Klub Parlamentarny Lewica. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Można wyjść z najgorszego położenia pod warunkiem, że potrafimy stanąć w najczerniejszej nawet prawdzie. Najwyższa Izba Kontroli jest instytucją, która pozwala nam poznać rzeczywistość działania naszego państwa. Kontrole dotyczą realizacji polityk publicznych, wydatkowania środków, stanu faktycznego w najróżniejszych dziedzinach. Od planowania przestrzennego miast przez funkcjonowanie Wód Polskich, opiekę geriatryczną, stan polskiej psychiatrii, po przebieg programu szczepień COVID i ochronę przeciwpowodziową. Dotyczą też dużych pieniędzy. Skala nieprawidłowości w wydatkowaniu środków ujawniona przez Izbę w roku 2023 jest znaczna. Zwłaszcza jeśli spojrzymy na nią na tle całkowitych wydatków budżetu państwa. Mówimy o 53 miliardach złotych, co na tle całego budżetu dobiega 8% wydatków. Informacje pochodzące z kontroli NIK są dla nas, osób stanowiących prawo, bezcenne. Pozwalają na realizację konstytucyjnego obowiązku racjonalnej legislacji oraz na opartą na faktach debatę publiczną o stanie państwa. Ale z perspektywy propaństwowej, nie powtarzając wszystkich tych rzeczy, które padały tutaj z tej mównicy dotyczących szczegółów poszczególnych kontroli, trudno pominąć kwestię budżetu tej instytucji. Ta niezwykle szeroka działalność pochłania rocznie nieco ponad 350 milionów złotych i niestety budżet Najwyższej Izby Kontroli w latach 2022-2023 doświadczył stagnacji, rosnąc realnie zaledwie 1,7% przy inflacji przekraczającej 11%. To niepokojąca część sprawozdania, bo od finansowania niezależnych instytucji kontrolnych bezpośrednio zależy bezpieczeństwo i rozwój naszego państwa. Ten fakt ze sprawozdania ma szczególne znaczenie przed czekającą nas debatą budżetową. Utrzymanie jakości i rozwój działalności instytucji kontrolnych wymagają odpowiednich nakładów. Jeżeli chcemy, by Najwyższa Izba Kontroli nie tylko funkcjonowała na dotychczasowym poziomie, ale też obejmowała swoimi działaniami więcej tematów i obszarów, musimy dążyć do realnych wzrostów jej finansowania. A o tym, że jest taka potrzeba, świadczą przyjmowane co roku przez komisje sejmowe propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli. Tematów, które niestety w dużej części przez ograniczone możliwości Izby nie są możliwe do zrealizowania, o czym zresztą pan prezes raczył był nam przypomnieć. A to od nas zależy, jaki jest budżet Najwyższej Izby Kontroli. Mamy jako parlament duże potrzeby rzetelnej informacji na temat funkcjonowania państwa. Powinniśmy zatem dostosować nakłady na NIK do tych potrzeb. Stanowisko klubu Lewicy na temat sprawozdania NIK jest oczywiście pozytywne. Zagłosujemy za jego przyjęciem. Zachęcamy całą Wysoką Izbę, by zrobiła tak samo. A przy okazji prac nad budżetem, które czekają nas już w najbliższej przyszłości, proponuję pamiętać tę debatę i te wszystkie zachwyty nad sprawozdaniem i nad poszczególnymi raportami Najwyższej Izby Kontroli, bo to od tego, co my wpiszemy w ten budżet, będzie zależało, ile realnie kontroli Najwyższa Izba Kontroli w najbliższych latach będzie mogła przeprowadzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Zapraszam pan poseł Witold Tumanowicz, Klub Parlamentarny Konfederacja. Panie marszałek, Wysoka Izbo. NIK w 2023 przeprowadził łącznie 1873 kontrole. Efektem pracy NIK było identyfikowanie 52,8 miliarda złotych finansowych i sprawozdawczych skutków nieprawidłowości, w tym ponad 28 miliardów złotych to kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami. Budżet państwa według NIK został wykonany zgodnie z ustawą budżetową, jednak jedynie 60% przyporządkowanych kontroli zakończyło się oceną pozytywną. Odnotowano istotny wzrost środków planowanych w rezerwach celowych. Ponad prawie 3/4 środków z rezerwy ogólnej rozdysponowano niezgodnie z jej interwencyjnym charakterem, przeznaczając je na zadania, które nie wynikały z sytuacji nagłych, czyli wymagających podjęcia natychmiastowych zadań. Trzeba tutaj wymienić główne obszary, na które jako opozycja, jako Konfederacja zwracaliśmy przecież uwagę,
a NIK widać, że potwierdził nasze zarzuty i obawy, że one były zasadne. Pierwszym podstawowym obszarem to Polski Ład. NIK zbadał proces wdrażania programu Polski Ład. W wyniku analiz stwierdzono, że zmiany procedowano nierzetelnie i nieskutecznie. Podatnikom nie zapewniono odpowiedniego czasu na przygotowanie się do nowych przepisów. Natomiast NIK negatywnie ocenił przygotowanie przez ministra finansów projektu ustawy ze względu na zawarcie w nim szeregu regulacji mających wadliwą konstrukcję. Cały ten chaos, który wprowadzili, po prostu doprowadził do sytuacji, że wielu podatników zapłaciło realnie więcej. Kontrola bezpieczeństwa paliwowego. Tutaj także NIK negatywnie ocenił działanie ministra aktywów państwowych, szczególnie przy połączeniu PKN Orlen z innymi spółkami energetycznymi. Minister nie pełnił należytej kontroli nad tym procesem. Skarb Państwa utracił wpływ na kierunek sprzedaży około 20% produktów wytworzonych w polskich rafineriach. Warto przypomnieć tutaj także o zapłacie przez Orlen 1,6 miliardów złotych za ropę, której nigdy nie otrzymaliśmy. Umowa była podpisana bez żadnego ubezpieczenia od ryzyka. Likwidacja kopalni węgla kamiennego Krupiński. NIK negatywnie oceniło przygotowanie i realizację likwidacji tej kopalni. Spółka restrukturyzacji kopalń przejmująca kontrolę nie dysponowała dokumentacją umożliwiającą rozpoczęcie tego procesu. A to nie jedyna kopalnia likwidowana w ostatnich latach. Informatyzacja resortu finansów. Ministerstwo Finansów nie pełniło prawidłowo nadzoru nad spółką celową aplikacje krytyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. NIK wykazał, że w latach 2017-2023 spółka nie wystawiła ani jednej faktury w celu rozliczenia świadczonych usług na rzecz ministerstwa, mimo że je realizowała w ramach zleceń na tworzenie oprogramowania. Spółka w latach 2020-2022 wydatkowała środki publiczne w sposób niecelowy i nieoszczędny. Minister przez 6 lat nie monitorował spółki w należyty sposób. Kolejną rzeczą, kolejnym obszarem jest cała afera zbożowa i napływ produktów rolno-spożywczych ze wschodu, z Ukrainy. NIK negatywnie oceniła działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wobec zwiększonego importu zboża i rzepaku z Ukrainy. Były one nierzetelne, spóźnione, mające doraźny charakter. W ocenie NIK sytuacja na rynku produktów rolnych wykazała, że nie istniały i nie zostały opracowane żadne instrumenty w celu przeciwdziałania destabilizacji rynku rolnego. Krytycznie oceniono także nawoływanie do polskich rolników przez ministra rolnictwa o wstrzymanie się sprzedażą zboża. Temat rzeki Odry w ocenie NIK organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli pozostawały bierne w pierwszej fazie kryzysu. Nie zapewniono skutecznego obiegu informacji, nie uruchomiono struktur zarządzania kryzysowego. Organy publiczne nie były przygotowane do przeciwdziałania zagrożeniom spowodowanym zanieczyszczeniem rzek. No i w końcu polityka COVID. My jako Konfederacja przypominam, że składaliśmy taki wniosek, żeby o komisję śledczą nad całym obszarem całej polityki covidowej. Natomiast o niej więcej powie mój klubowy kolega Konrad Berkowicz. Ja tylko na podsumowanie powiem jedną podstawową rzecz. Niech raporty NIK nie będą jedynie pustą naszą lekturą. Niech będą początkiem naprawy w obszarach, które dotyczyły kontrole. Niech raporty niosą też za sobą pociągnięcie do odpowiedzialności winnych nieprawidłowości, nadużyć i niegospodarności. Niech będą też przestrogą dla obecnie rządzących, że też będą kiedyś rozliczeni, jeśli będą robić to samo, co poprzednicy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. I jako drugi przedstawiciel klubu parlamentarnego Konfederacja wystąpi pan poseł Konrad Berkowicz. Pani marszałek, Wysoka Izbo, z raportu Najwyższej Izby Kontroli dowiadujemy się o kolejnych niegospodarnościach i nadużyciach, a mówiąc po ludzku, o ogromnym marnotrawstwie i złodziejstwie, jakie dokonywało się podczas stanu epidemii w Polsce nad ciężko wypracowanymi przez Polaków pieniędzmi, które za pośrednictwem podatków znalazły się w budżecie. No choćby okazuje się, że sama kancelaria premiera wydała niegospodarnie, nierzetelnie, niecelowo blisko 200 milionów złotych na zakup środków ochrony indywidualnej. Ale to, że na stanie epidemii dokonywał się rabunek publicznych pieniędzy, jest problemem znanym i oczywistym, między innymi dzięki NIK-owi. Natomiast znacznie większym problemem było samo wprowadzenie bezprawnych, bezcelowych, nieuzasadnionych, nieskutecznych i niezwykle szkodliwych obostrzeń i lockdownów.
szkodliwych dla gospodarki, dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Przypominam, że zdalna edukacja spowodowała gwałtowny wzrost samobójstw wśród dzieci. Oraz szkodliwych dla indywidualnych ważnych spraw ludzi, jak na przykład umierający w szpitalach bliscy, których nie można było odwiedzić, a więc pożegnać. W efekcie tych działań popieranych z tej mównicy i w głosowaniach przez wszystkie siły parlamentarne poza Konfederacją doszło do ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów. Przypomnijmy przy tym, że w doniesieniach prasowych sprzed kilku miesięcy możemy przeczytać tak. AstraZeneca rozpoczęła proces globalnego wycofywania z użycia swojej covidowej szczepionki. W marcu wystąpiła do władz Unii Europejskiej o wycofanie zgody na wykorzystywanie produktu na europejskim rynku, a 7 maja Europejska Agencja Leków przekazała, że szczepionka nie jest już dopuszczona na terenie Europy. Wcześniej preparat został wycofany z użytkowania w Australii. Niedawno AstraZeneca po raz pierwszy przyznała w dokumentach sądowych, że jej szczepionka na COVID-19 może powodować poważne skutki uboczne. W sprawie toczy się postępowanie sądowe. Gigant farmaceutyczny został pozwany w ramach pozwu zbiorowego, bo jego szczepionka spowodowała w licznych przypadkach śmierć lub poważne obrażenia. Wszyscy powtarzaliście, że szczepienia są całkowicie bezpieczne, mimo że tempo badań wskazywało na oczywistą niepewność. Do tej pory nadal na stronie rządowej mamy komunikat powstały zarządów PiS-u, podtrzymywany przez was, przez uśmiechniętą koalicję, który mówi: szczepionki przeciw COVID-19 wywołują wiele strachu. Niepotrzebnie, niezależnie od rodzaju szczepionki, każda z nich przechodzi staranne badanie i może być podana wyłącznie po dopuszczeniu do obrotu przez wyspecjalizowane instytucje. W badania nad szczepionką przeciw COVID-19 zaangażowali się wybitni naukowcy z całego świata. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podczas pandemii mówił tak: jeśli ktoś się nie zaszczepi, to będą go obowiązywały lockdowny. Jeżeli się zaszczepi, to będzie mógł normalnie funkcjonować. Będzie lockdown, będziesz miał naprawdę trudniej, jeśli się nie zaszczepisz. Włodzimierz Czarzasty z kolei. Mówimy ludziom: szczepcie się, szczepienia powinny być obowiązkowe. Rafał Trzaskowski. Warszawa będzie wspierała szczepienia, uwaga, szczepienia obowiązkowe dla dzieci. Rafał Trzaskowski. Donald Tusk. Jeśli kochasz, to się szczep. Taka właśnie jest wasza polityka miłości. Później z raportu właśnie Najwyższej Izby Kontroli dowiadujemy się, że, cytuję, wartość wszystkich zakontraktowanych szczepionek wyniosła prawie 14 miliardów złotych. Decyzję o ich zakontraktowaniu podjęto, choć dysponowano informacjami, z których wynikało, że dotychczas zawarte kontrakty zapewniały już kilkukrotne zaszczepienie całej populacji Polski, a tempo szczepień ulega zmniejszeniu. Inspektorat nie podjął również działań zmierzających do wycofania części szczepionek, w odniesieniu do których stwierdzono wady jakościowe zagrażające życiu lub zdrowiu. W konsekwencji podano 117 tysięcy dawek takich szczepionek. Nałożyliście na Polaków i na posłów w Sejmie obowiązek noszenia maseczek, nosiliście je tutaj, nas wyzywaliście od sierpców śmierci, dostawaliśmy kary finansowe, również wykluczaliście nas z posiedzenia, a później zdejmowaliście maseczki, szliście do restauracji sejmowej tłocznej już bez maseczek, wszystko w porządku. No ale nagle wybuchła wojna za wschodnią granicą, nagle dowiedzieliśmy się z mediów o takim, bym powiedział, cudzie nad Wisłą, cytuję Telewizja Polska, liczba zakażeń spada, choć w miesiącu do Polski przyjechało w miesiąc 2 miliony 300 tysięcy uchodźców zaszczepionych w niewielkim procencie. I nagle po wybuchu wojny jest nowy temat, więc wszystko znieśliście, wszyscy tutaj, wszelkie obostrzenia z dnia na dzień, z posiedzenia na posiedzenie, już nikt nie nosił maseczek, my już nie byliśmy siewcami śmierci. Wszyscy to popieraliście, a paraliżując system ochrony zdrowia zapędziliście 200 tysięcy ludzi do grobu. A teraz jeszcze dowiadujemy się po raz kolejny, że na tych grobach poprzednia władza obławiała się niczym cmentarne hieny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O sprostowanie poprosił pan poseł Wojciech Szarama. Bardzo proszę, pół minuty. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, pan poseł przewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, pan poseł Sawicki, tutaj słusznie zauważył, że jednym z takich negatywnych elementów działania Najwyższej Izby Kontroli był brak pełnej obsady Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Jest to rzecz zupełnie oczywista, wielokrotnie nad tym żeśmy rozmawiali i ja ubolewam, że tak się działo. Natomiast jaki jest mechanizm powoływania tych członków kolegium? Otóż
pan prezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawia propozycję marszałkowi Sejmu i marszałek te propozycje kieruje do zaopiniowania Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. A więc jeśli ma dojść do powołania członka kolegium, musi dojść do porozumienia między prezesem Najwyższej Izby Kontroli a marszałkiem Sejmu. I tutaj zarówno jedna, jak i druga osoba muszą wykazać się pewną chęcią znalezienia kompromisu. No i oczywiście muszą wykazać się tym, że osoby, które one proponują, prezentują najwyższy poziom naukowy i etyczny. Do tego porozumienia wcześniej nie doszło. Ubolewam nad tym. Natomiast teraz, panie pośle, no nie ukrywajmy, że ci ludzie zostali nam zasłani przez Ducha Świętego. Dziękuję, tylko doszło do, po prostu do porozumienia między marszałkiem Sejmu a prezesem Najwyższej Izby Kontroli i te osoby zostały powołane. Dziękuję, panie pośle. Zresztą z udziałem posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy brali po pierwsze udział w dyskusji nad opiniowaniem tych osób. Dziękuję, panie część pośle. Część tych kandydatur poparli. Przy części się wstrzymali, część oprotestowali. Dziękuję, panie pośle. Wykazując bardzo zasadnie, dlaczego to robią. Bardzo dziękuję cieszę. Bardzo. Dziękuję. Ale naprawdę 30 sekund, dobrze? Otóż, panie pośle, prawem prezesa Najwyższej Izby Kontroli jest zgłaszanie kandydatów, obowiązkiem marszałka przekazanie do kontroli, do Komisji Kontroli Państwowej, a naszym prawem opinia. Więc tu nie ma potrzeby żadnego porozumienia pomiędzy prezesem a marszałkiem. To jest prawny obowiązek marszałka przekazania do naszej komisji. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo, panie pośle. Na tym zakończyliśmy wystąpienia klubowe. Do głosu zapisało się 20 posłów i posłanek. Ustalam czas na 1 minutę. Czy ktoś z państwa posłów albo posłanek chcecie się jeszcze zapisać? Państwo? Bardzo proszę. Zamykam listę. Jako pierwszy pan poseł Mariusz Krystian, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję, pani marszałek. Wysoka Izbo, ja mam, panie prezesie, w zasadzie do pana jedno pytanie. Kiedy pan w końcu zacznie kontrolować obecny rząd? Ponieważ obecna sytuacja przypomina taki słynny dowcip. No bo tak przez ostatnie kilka lat kontrolował pan rząd Prawa i Sprawiedliwości, opozycję pan zostawił w spokoju, a obecnie nastąpiła zmiana. Kontroluje pan opozycję, a rząd pan zostawił w spokoju. W związku z tym króciutkie pytanie, kiedy w końcu pan zamierza kontrolować władzę wykonawczą i wyjaśniać wiele wątpliwych sytuacji, jak choćby tą związaną z ustawą wiatrakową. Dziękuję bardzo. Dziękuję, zapraszam. Pan poseł Jarosław Zieliński, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoki Sejmie, można by się przejąć, a nawet należałoby się przejąć tym obrazem kontrolowanych instytucji, który zarysował pan prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, ale pod jednym warunkiem. Mianowicie pod takim warunkiem, że Najwyższa Izba Kontroli jest obiektywnym, bezstronnym, konstytucyjnym, najwyższym organem kontrolnym w państwie. Niestety, panie prezesie, pan zamienił Najwyższą Izbę Kontroli w organ stronniczy, organ, który wspiera koalicję 13 grudnia w walce z Prawem i Sprawiedliwością. To jest bardzo niedobra sytuacja. Proszę pamiętać, że dłużej klasztora niż przeora. Pan zakończy swoją funkcję, obecna władza odejdzie, a państwo polskie i Najwyższa Izba Kontroli powinny trwać i funkcjonować prawidłowo. Oni dzisiaj panu dziękują. Ale zobaczy pan, jak będą dziękowali, kiedy pan zakończy swoją funkcję. Niech pan się wzniesie nad swoje doświadczenie osobiste i przywróci obiektywizm Najwyższej Izbie Kontroli. Jeden przykład z mojej dziedziny, którą się zajmuję od lat. Masowo likwidowane posterunki policji zarządów PO-PSL. My zaczęliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość je odtwarzać. Pan zarządził kontrolę czego? Właśnie tego, że źle były odtwarzane posterunki policji. Pan nie skontrolował procesu likwidacji posterunków policji. Sam dobór tematu, dziękuję, wnioski, sposób kontroli i panie prezesie, nawet język, który pan się posługiwał, niestety, ja na tym bardzo boleję, pana znam od lat i miałem szacunek dla pana działalności w przeszłości, dziękuję, panie ale pan zdradza właśnie jako stronnika obecnej koalicji 13 grudnia. Zapraszam pani poseł Barbara Bartuś, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Prezesie. Panie Prezesie, komu Pan służy? Komu służy Najwyższa Izba Kontroli? Czyim interesom służy Najwyższa Izba Kontroli pod Pana prezesurą? To jest pierwsze pytanie, ale to jest pytanie zasadnicze. A drugie, takie dodatkowe, na które nie otrzymałam odpowiedzi na posiedzeniu komisji, a właściwie moje pytanie zostało uchylone, bo pani dyrektor nie może odpowiedzieć. Mam takie pytanie w kontekście wizyty, narad na Białorusi z Komitetem Kontroli Państwowej Białorusi. Czy Polska Izba, Polska Najwyższa Izba Kontroli dalej utrzymuje kontakty z Komitetem Kontroli Państwowej w Białorusi? Czy nadal współpracujecie? Dziękuję bardzo. Zapraszam pani poseł Iwona Maria Kozłowska, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek, mam pytanie do Pana Prezesa. Czy raport Najwyższej Izby Kontroli powinien być udostępniony możliwie jak najszerszej opinii publicznej? W dużej części stanowi on obiektywny obraz rządów Mateusza Morawieckiego w każdej z badanych tam dziedzin. Jako przykład podam tylko ocenę wprowadzenia słynnej reformy podatkowej, okrzykniętej, jak było to w modzie, poprzedniej ekipy rządzącej Nowym Ładem, którego reklama kosztowała podatników ponad 10 milionów złotych. NIK, analizując wprowadzenie reformy podatkowej, w opisie używa takich sformułowań jak: uchwalone przepisy wymagały podjęcia natychmiastowych, szerokich działań naprawczych, ustawa Polski Ład została wprowadzona w pośpiechu i wywołała chaos w systemie podatkowym. To tylko jeden z wielu wycinków działalności poprzedniej ekipy rządzącej. W zasadzie w każdej z badanych obszarów NIK wskazuje na nieprawidłowości i uchybienia. Polki i Polacy powinni poznać prawdę o nierządach PiS. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani poseł. Zapraszam pan poseł Krzysztof Cieciura, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję pani marszałek, Wysoka Izbo. Panie prezesie, mam pytanie. Gdzie wy jesteście? Gdzie jest NIK? Kiedy widzimy, co się dzieje chociażby w spółkach Skarbu Państwa, które już dzisiaj wiemy, że uzyskują 40% niższe dochody niż rok temu w tym samym czasie. Czemu nie robicie kontroli w TVP, która rzekomo jest w likwidacji? Przecież wy likwidujecie rzekomo media publiczne, a przekazujecie kolejne miliardy na ich funkcjonowanie. Nawet widziałem ostatnio billboardy reklamujące poszczególne programy w tej telewizji. Przecież miały iść te pieniądze na onkologię. Czemu was tam nie ma? Panie prezesie, czemu nie robicie kontroli w Ministerstwie Zdrowia? Przecież widzimy, co się dzieje. Rząd Tuska planuje zamknąć 100 porodówek w Polsce. Przecież to jest niesamowity skandal. I wreszcie, panie prezesie, gdzie wy jesteście, kiedy rząd Tuska chce zmusić około 3000 sędziów do złożenia czynnego żalu za to, że znaleźli się tam, gdzie są? Może to wynika z tego, że pan, panie prezesie, jako pierwszy już złożył taki czynny żal. Dziękuję bardzo. Zapraszam pan poseł Krzysztof Habura, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, Wysoka Izbo, w czasie mojej 30-letniej pracy w samorządzie wielokrotnie uczestniczyłem w kontrolach Naczelnej Izby Kontroli. I zawsze spotykałem się z kontrolerami kompetentnymi, merytorycznymi, co do bezstronności których nigdy nie było zarzutów. I to bez względu na to, która partia była przy władzy. I tacy kontrolerzy są nadal w NIK-u. A dzisiejsze sprawozdanie Naczelnej Izby Kontroli, najwyższej, bardzo wyraźnie obnaża porażające bezprawie, chaos, niekompetencje i nieudolność władzy PiS w instytucjach państwowych i w spółkach Skarbu Państwa. Wśród wielu zarzutów sprawozdania wymienia się niegospodarność, liczne nieprawidłowości, 53 miliardy złotych, brak przejrzystych i jasnych procedur w postępowaniach, COVID 190 miliardów, Fundusz Sprawiedliwości 280 milionów, brak funkcjonowania obrony cywilnej kraju, nieprzygotowanie państwa do wojny hybrydowej, niedokończenie systemu informatycznego CEPiK, rabunkowa gospodarka leśna i zbywanie nieruchomości poniżej wartości, czy naruszanie prawa przez spółki radiofonii publicznej i dziesiątki innych. Raport nie pozostawia suchej nitki na rządzie Zjednoczonej Prawicy, która nieuchronnie prowadziła Polskę do ruiny.
Dobrze dla Polaków, że już nie rządzicie. Dziękuję bardzo, panie pośle, i zapraszam teraz pana posła Pawła Jabłońskiego, Klub PiS. Nie ma posła. Zatem zapraszam panią poseł Agnieszkę Wojciechowską van Heukelom, Klub PiS. Proszę bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie prezesie Banaś, zważywszy pana przeszłość, mam takie pytanie. Czy nie jest panu po ludzku wstyd, że pan się wpisuje w tej chwili jednostronnie po stronie polityki, właściwie anarchizacji i demolki naszego państwa? Że ze względów osobistych wygłasza pan przed nami, przed Wysoką Izbą, swoje spostrzeżenia dotyczące różnych kontroli i że przez ostatnie 8 miesięcy nie widzieliśmy pana w sytuacji, w której kontrolowałby pan rzeczy, do których to kontroli NIK jest upoważniony również z własnej inicjatywy. To kolega mu już wymienił chociażby sprawę Telewizji Polskiej i słynnych milionów na podmiot w likwidacji i wiele innych czynników w państwie. Czy nie jest panu szkoda własnej przeszłości, którą pan teraz poświęca na niwie polityki dla kogoś, kto kompletnie na to nie zasługuje? Dla premiera Donalda Tuska, który rujnuje na naszych oczach nasze państwo. Apeluję do pana jako była działaczka opozycji. Proszę się ogarnąć. Dziękuję bardzo, panie poseł. Zapraszam pan poseł Władysław Dajczak, Klub PiS. Szanowny panie marszałku, panie prezesie. Najwyższa Izba Kontroli, niezmiernie ważna instytucja dla sprawnego, dobrego funkcjonowania państwa. I obywatele naszego kraju, nasi rodacy mają prawo oczekiwać, że będzie to instytucja niezależna, z ogromnym autorytetem i która będzie realizowała planowe kontrole tak, aby to państwo funkcjonowało prawidłowo. Niestety, panie prezesie, sprowadził pan tą instytucję do instytucji, o której mówił pan poseł Szarama, która realizuje na zlecenie doraźne kontrole polityczne. Miałem okazję jako wojewoda lubuski w 2022 roku doświadczyć tych takich działań. Kiedy mieliśmy kryzys na Odrze i politycy w województwie lubuskim wypowiadali te bzdury o rtęci, której skala nie ogarnia, o różne inne bzdury. Po półtora miesiąca mieliśmy już kontrolę NIK-u i raport, który powtarzał te bzdety i te bzdury, które opowiadali politycy Platformy Obywatelskiej. Niestety, panie prezesie, nie da się budować autorytetu Najwyższej Izby Kontroli, kiedy realizuje się kontrole, które mają zadowolić szefa. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam teraz pana posła Tomasza Kostusia, Klub Koalicji Obywatelskiej. Proszę bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie prezesie, kontynuując myśl marszałka seniora, pana Marka Sawickiego, który w ostatniej części dziękował, gratulował panu prezesowi Marianowi Banasiowi, ja również chciałbym się do tych gratulacji dołączyć. Ja również chciałbym wyrazić słowa uznania za jego taką cywilną i obywatelską odwagę, za jego determinację, za to, że w obliczu tej obstrukcji wewnętrznej, tej nagonki, tak, tych szczególnych okoliczności, o których mówiliśmy, z konsekwencją skutecznie realizował zadania konstytucyjne, zadania ustawowe, zadania statutowe. Za to, panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również pańskim współpracownikom i wszystkim tym, którzy sprawili, że ten obraz Polski w ciągu tych ostatnich 8 lat znalazł się w tym sprawozdaniu, bogato dokumentując to złodziejstwo, tą nieuczciwość, tą dewastację państwa polskiego. I pytanie, panie marszałku, jeżeli pan pozwoli do pana najwyższy prezesa. Czas, panie pośle. Najwyższy czas, tak, najwyższy czas. Panie prezesie, chciałbym zapytać o cele, o zadania, o wyzwania w kontekście takim krótko, średnio i długookresowym, przed którymi dzisiaj stoi Najwyższa Izba Kontroli. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle, i zapraszam panią poseł Ewę Kołodziej, Klub Koalicja Obywatelska.
Panie Marszałku, Panie Prezesie, Wysoka Izbo. Najwyższa Izba Kontroli to instytucja, która od wielu lat cieszy się najwyższym uznaniem i zaufaniem zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Sprawozdanie NIK negatywnie odnosi się do działań poprzedniego rządu podczas kryzysu na rzece Odrze oraz masowo śniętych ryb. Wręcz trudno uwierzyć, jak to było możliwe, iż poprzednicy przez wiele miesięcy nic nie uczynili w obliczu tak olbrzymiej katastrofy na rzece Odrze, ignorując sygnały i dopuszczając się do eskalacji tego wielkiego kryzysu. Panie Prezesie, mam konkretne pytanie. Wobec kogo zostały złożone wnioski do organów ścigania, prokuratury i na jakim etapie są aktualnie postępowania w tej sprawie? Równocześnie chciałam zapytać jako katowiczanka, reasumując tą kwestię wielkiej katastrofy na Odrze, czy przypadkiem nie należałoby wzmocnić delegatury NIK w Katowicach? Dziękuję ślicznie za uwagę. Dziękuję bardzo, panie poseł. I zapraszam pan poseł Włodzimierz Tomaszewski, Klub PiS. Proszę bardzo, panie pośle. Skala upolitycznienia Izby Kontroli jest tak wysoka, że wszystkie poprzednie epoki, gdzie takie upolitycznienie również było, mijają, tak powiem, bez spostrzeżenia, bo to jest skala, gdzie mówimy o liczbach niedostrzeganych przez NIK. Ta informacja dotycząca kontroli związanej z samorządem, czyli kontroli, na ile wsparcie finansowe samorządów przez państwo było efektywne, ta kontrola nie dostrzegała podstawowych procesów gospodarczych, także związanych z podatkami. Kiedy nastąpił kryzys covidowy, samorządom spadły podatki dochodowe o 1 miliard w 2020 roku. W 2021 roku, w wyniku tego, że była interwencja państwa także dla przedsiębiorców, co było efektem również korzyści dla wpływów podatkowych do samorządów, wzrosły te podatki o 10 miliardów, z 66 na 76 miliardów. Dochody cały czas rosły samorządom. Jednocześnie państwo uznało, rząd, że podstawowym instrumentem, narzędziem wsparcia będą inwestycje, pieniądze na inwestycje. 135 miliardów przetransferowano do samorządów na te inwestycje po to, żeby efekt był taki, że także przy reformie podatkowej te samorządy mają dzisiaj w stosunku do ubiegłego roku o 30-40 miliardów większe wpływy podatkowe. Szanowni państwo, samorządy w ubiegłym roku otrzymywały do 15 października takie informacje o 30-40 wzrostach wpływów podatkowych z PIT-u i CIT-u. Państwa kontroli w ogóle o tym nie ma. Państwo nie porównują procesów gospodarczych, że efekt tego działania, tych 135 miliardów na te inwestycje, tych działań wcześniejszych, wsparcia dla przedsiębiorców, panie pośle, bardzo to jest proszę efekt tego, że państwo dzisiaj mają korzystną bardzo sytuację w samorządach. Czy państwo będą w takim razie teraz odbierać te pieniądze z podatków tym wielkim, a oddawać małym, bo mali dostali nie dziękuję takie duże... Dziękuję bardzo, panie pośle. Pytanie wybrzmiało. Zapraszam do głosu pana posła Zbigniewa Boguckiego, Klub PiS. Chcę jeszcze jedną uwagę. Panie pośle, bardzo pana proszę. To jest sprawa super ważna. Jutro będziemy rozpatrywać projekt ustawy o... Panie pośle, przepraszam bardzo, ale przekroczył pan czas ponad dwukrotnie. I wchodzi pan w kolejny wątek. Jestem zmuszony panu przerwać, mimo że nie lubię tego robić. I zabiera pan czas swojemu klubowemu koledze, posłowi PiS. Także. Panie pośle, proszę bardzo te wątki przekazać innemu posłowi. Wyjdzie, dopuszczę do głosu, zada te pytania brakujące. Bardzo proszę, pan poseł Zbigniew Bogucki, Klub PiS. Jeszcze raz powiem, staram się naprawdę każdemu pozwolić dokończyć. O kilka sekund można przekroczyć, o kilkadziesiąt, ale o dwie minuty to już przesada, jak jest na pytanie minuta. Szanowny panie marszałku, Wysoki Sejmie. Panie prezesie Banaś, pod pana prezesurą, w czasie pana prezesury ważna konstytucyjna instytucja, Najwyższa Izba Kontroli, stała się instytucją, którą dzisiaj Donald Tusk może nazwać naszą izbą kalumnii, fałszywych oskarżeń. Pan się dzisiaj uśmiecha i łapie pan się za głowę. Przypomni pan sobie tę rozmowę, której pan przekazywał szefowi Donaldowi Tuskowi, jakie pan będzie robił prezent. I niestety dzisiaj pan marszałek senior Sawicki, mówiąc o tym, że Najwyższa Izba Kontroli jest jedynym konstytucyjnym organem, który jest niezależny, no powiedzieć, że minął się z prawdą, to jak nic nie powiedzieć.
Dzisiaj Najwyższa Izba Kontroli jest skrajnie upolityczniona. A wystarczy zobaczyć na pierwsze z brzegu sprawy. Dlaczego pan, panie prezesie, trzyma na kierowniczych stanowiskach osoby, które nie spełniają wymogów formalnych od wielu miesięcy, po to, żeby mieć na nich trzymanie? Dlaczego pan rzucał oskarżenia na wszystkich tych, którzy ratowali ludzkie życie razem z tymi pielęgniarkami, razem z tymi lekarzami, ratownikami medycznymi, wtedy, kiedy budowaliśmy szpital? Gdzie pan wtedy był? Czy pan wtedy był tak mądry? Czy pan wtedy wiedział, jak będzie się rozwijać epidemia? Dzisiaj pan rzuca te oskarżenia. Dzisiaj pan na polityczne zamówienie rzuca te oskarżenia. To jest bezczelność. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam pan poseł Łukasz Ciebiorowski, Klub Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo, panie pośle. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, szanowni państwo, chciałem zwrócić uwagę na jeden fakt. Tak, takie znamienne jest, że jak PiS wybiera, Prawo i Sprawiedliwość wybiera sobie prezesa NIKT i wydaje mi się, że ten prezes będzie usłużny, to jest to dobry prezes. A jak się okazuje, że prezes zachował bezstronność, to jest to zły prezes. Druga rzecz, tu w raporcie prezes NIKT zwrócił uwagę na sposób sprawowania władzy, takie DNA PiS-u, tą centralizację środków, finansów wbrew samorządom, wbrew społecznościom lokalnym. To, o czym myśmy jako posłowie koalicji, jako kandydaci nawet jeszcze wielokrotnie mówili, to się dzisiaj tu potwierdziło. A jeśli chodzi o pytanie, panie prezesie, wspominał pan o tych kwestiach finansowych, jak ważne jest, żeby kontrolerzy, pracownicy NIK-u, nie tylko oni pewnie, byli dobrze wynagradzani. I tu chciałem zapytać, jaka jest rotacja pracowników i czy są w tej chwili wakaty, jeżeli chodzi o kontrolerów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję za dyscyplinę czasową i proszę pana posła Krzysztofa Szymańskiego, Klub Konfederacji. Panie marszałku, Wysoki Sejmie. Z raportu NIK wybrzmiewa nieprzestrzeganie prawa, niejawność, nieprzejrzystość, nierzetelność, niegospodarność poprzedniej władzy, szczególnie w kontekście funduszy pozabudżetowych, a już szczególnie w kontekście funduszu przeciwdziałania COVID-19, z którego to premier Mateusz Morawiecki wypłacał pieniądze na zupełnie inne cele, w żaden sposób niepowiązane z pandemią. I tutaj po tej stronie sali mamy dzisiaj wielkie otwarcie szampanów, ogromne gratulacje i słowa uznania dla prezesa NIK-u, gdy tymczasem robicie dokładnie to samo. Utrzymujecie fundusze pozabudżetowe. Mało tego, emitujecie jeszcze obligacje na 100 miliardów złotych, żeby zasilić te fundusze pozabudżetowe. Koalicja Obywatelska robi dokładnie to samo, za co przez lata krytykowała Prawo i Sprawiedliwość. Efektem tego mamy rosnące zadłużenie, dług publiczny, którego nikt nie chce hamować, rekordowy deficyt 289 miliardów złotych. I uwaga, łamanie konstytucji, artykuł 219. Finanse państwa prowadzi się w ustawie budżetowej, a nie poza ustawą budżetową. Szanowni państwo, przeczytajcie raport NIK-u jeszcze raz i zamieńcie sobie podmiot, bo za rok czy dwa ten raport będzie o was. Dziękuję bardzo, panie pośle. I zapraszam pan poseł Wojciech Szarama, Klub PiS. Proszę bardzo, panie pośle. Panie marszałku, Wysoki Sejmie. Nie ma wątpliwości, że to, co się wydarzyło 4 lata po powołaniu pana prezesa Mariana Banasia na stanowisko, było po prostu starannie przygotowaną prowokacją, z którą nie daliśmy sobie rady. Nie ma wątpliwości, to nie był przypadek, ta kolejność tych wszystkich zdarzeń. Teraz z pewnością dojdzie do rozpisywania konkursów, są powoływani nowi dyrektorzy i ja mam tutaj jedną ogromną prośbę do pana, panie prezesie, aby w miarę swoich możliwości, w miarę swoich wpływów, które pan ma, żeby na te stanowiska powoływał pan ludzi kompetentnych, uczciwych i niezależnych. Ludzi, którzy będą mogli kontrolować tą władzę, która była i tą władzę, która jest obecnie w Polsce. Dziękuję bardzo, panie pośle. I zapraszam pan poseł Marek Ast, Klub PiS. Jeszcze momencik, panie pośle. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie prezesie, czy Najwyższa Izba Kontroli pod pana kierownictwem nadal jest niezależnym konstytucyjnym organem państwa? Bo ja podam taki przykład i takie pytanie, ilu prezesów Najwyższej Izby Kontroli byłby pan w stanie wskazać,
którzy na krótko przed wyborami występują na wspólnej konferencji prasowej z jednym z liderów konkurujących partii w tychże wyborach. Pan wystąpił ze Sławomirem Mentzenem. Ciekaw jestem, jakie było ratio legis, czym by pan uzasadnił konieczność wystąpienia z politykiem na wspólnej konferencji prasowej. Czym by pan uzasadnił składanie, wszczynanie postępowania kontrolnego w toczącym się postępowaniu przed prokuraturą w sprawie afery wizowej, też tuż przed wyborami, kiedy wszystko co do tej afery było jasne. Zresztą dzisiejsze ustalenia Komisji Śledczej jakby to potwierdzają, że ta afera była wydmuszką. Pan zaangażował Najwyższą Izbę Kontroli do bieżącej walki politycznej. No i niestety to dyskwalifikuje pana jako prezesa tej instytucji. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam pan poseł Janusz Kowalski, Klub PiS. Proszę bardzo. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, jaki Marian Banaś, wszyscy Polacy widzą. No niestety moja ocena jest jednoznaczna. Zamienił pan Najwyższą Izbę Kontroli w Najwyższą Izbę Kompromitacji. Stoi pan dokładnie tam, gdzie stoi dzisiaj Roman Giertych, Donald Tusk, Bartłomiej Sienkiewicz. Jakoś nie kontroluje pan, panie prezesie, Bartłomieja Sienkiewicza, który przejmował media publiczne siłą. Nie kontroluje pan Adama Bodnara, który przekracza uprawnienia, przejął nielegalnie prokuraturę i dzisiaj straszy polskich sędziów. Nie kontroluje pan pani Henning-Kloski za aferę wiatrakową czy za promowanie azjatyckich pomp ciepła. Nigdzie pana nie ma, bo stał się pan zwykłym zderzakiem Donalda Tuska. Jako zderzak pan po prostu Tuska skończy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam teraz poseł Mateusz Bochenek, Klub Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję, panie marszałku, panie prezesie, Wysoka Izbo. Te fakty, które dzisiaj usłyszeliśmy z ust pana prezesa, nie powinny dziwić, ale za każdym razem tak samo mnie przerażają, bo przecież dotyczą ludzi, którzy powinni stać na czele przestrzegania prawa, którzy powinni być krystaliczni w tym, co robią, a niestety było wręcz przeciwnie. Dowiadujemy się o kolejnych zorganizowanych grupach przestępczych, o kolejnych aferach, o niereagowaniu na kolejne pojawiające się przestępstwa. Prezes Kaczyński wczoraj raczył powiedzieć, że gałęzie mu usychają, że drzewo usycha. Jak dalej tak pójdzie, to nawet pojedynczego listka zdrowego nie znajdzie, bo mamy do czynienia z tak potężną skalą i korupcji, i tak potężną skalą przestępstw. I to jest absolutnie przerażające. I zupełnie na koniec, panie marszałku, chcę powiedzieć jedno. My dzisiaj nie chcemy rozliczeń, bo jesteśmy żądni zemsty. Wręcz przeciwnie. Chodzi o sprawiedliwość, chodzi o uczciwość i każdy, kto jest uczciwy, nie ma się czego bać, a każdy, kto był nieuczciwy, musi liczyć się z rozliczeniem i z tym, że dosięgnie go i prawo, i sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. I teraz proszę pani poseł Klaudia Jachira, Klub Koalicji Obywatelskiej. A ja się zapisywałam, mnie nie ma. Panie marszałku, Wysoka Izbo, a ja chciałam po prostu tak totalnie szczerze i od serca podziękować i panu prezesowi, ale też wszystkim kontrolerom za to, że w tak trudnych warunkach, w czasie poprzednich rządów robiliście swoje i właśnie byliście jedną z niewielu instytucji publicznych, która pozostała apolityczna. Bo dzięki tym wszystkim niezależnym kontrolom, dzięki temu, że nie daliście się zwieść i nie poszliście za linią partyjną jednej rządzącej partii, to teraz widzimy skalę tych nadużyć, skalę korupcji i jak poprzednia władza działała. I za to naprawdę się należą wam podziękowania, bo nie ukrywajmy, zamysł był inny. Tej władzy poprzedniej zależało na tym, ażebyście wy, Najwyższa Izba Kontroli, także była niezależna od poprzedniej władzy, bezpośrednio od prezesa Kaczyńskiego.
Przecież prezes Kaczyński miał taki pomysł, jak na wszystkie inne instytucje. A jednak państwo się nie dali i ja proszę dalej o to samo. Ja bardzo proszę dalej o to, aby właśnie Najwyższa Izba Kontroli wciąż pozostała apolityczna, niezależną izbą, bo w demokracji takich instytucji publicznych bardzo potrzebujemy. Dziękuję bardzo pani poseł. Zanim udzielę głosu kolejnemu pytającemu, chciałbym przywitać przysłuchujących się naszym obradom harcerzy z 42. Radomszczańskiej Drużyny Harcerskiej Tygrysy, goszczących w Sejmie na zaproszenie posła Krzysztofa Cieciury. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy dobrych wrażeń z Sejmu. Poseł Krzysztof Mulawa, Konfederacja. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dobrze, że nie rządzicie, wołał przed chwilą poseł Platformy Obywatelskiej. Posłowie PiS-u również właściwie w każdej wypowiedzi nawiązują do aspektów politycznych. Ślepa uliczka bez sensu. Niech nikt kontroluje, sprawdza, weryfikuje wszystkich. Wszystkich nas również. Panie prezesie, czy byłby pan uprzejmy skontrolować program Czyste Powietrze, wadliwy na wskroś w temacie finansowania pomp ciepła? Rynek pomp ciepła został całkowicie rozszczelniony przez obecne władze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z fatalnym skutkiem i dla konsumentów, ale przede wszystkim dla budżetu państwa. Służę wszelkimi informacjami i proszę o kontrolę w tym aspekcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Przyłączam się do tej prośby. I teraz pan poseł Paweł Jabłoński, Klub PiS. Proszę bardzo. I ja też się przyłączam do tej prośby. Dziękuję, panie marszałku. I panie prezesie, ja się przyłączam do tych próśb, żeby kontrolować wszystkich tak samo. A te prośby są tym istotniejsze, że niestety pan Najwyższą Izbę Kontroli upolitycznił w sposób absolutnie rekordowy. Już mówili moi przedmówcy o tej kompromitującej dla pana konferencji z jednym z polityków czołowych, jednego z ugrupowań jeszcze przed wyborami. Kompromitujące były te nagrania, które zostały upublicznione, w których, jak słyszeliśmy, miały paść słowa, że pana nie obowiązuje cisza wyborcza, więc pan może do końca działać, oczywiście w interesie konkretnego środowiska politycznego. Gdyby pan kontrolował, gdyby pana izba kontrolowała równo wszystkich, to naprawdę nikt by nie miał z tym problemu. Ale od prawie roku mamy sytuację taką, że w kolejnych sektorach państwa, w spółkach, ministrowie tego rządu, były marszałek senior z PSL-u mówił, że jest sabotaż w spółkach energetycznych. Gdzie jest jakaś kontrola w tej sprawie? Gdzie jest kontrola w mediach publicznych TVPS-a w likwidacji, która zamiast likwidować działalność zgodnie z ustawą, cały czas ją prowadzi, wydaje publiczne pieniądze, które Platforma mówiła, że trzeba przeznaczyć na onkologię dziecięcą. Gdzie są kontrole w tej sprawie, panie prezesie? Pan przedstawia sprawozdanie za rok 2023. Nawet w 2023 roku zaczęły się już sprawy absolutnie skandaliczne. Lobbying w kontekście wiatraków. Dlaczego Najwyższa Izba Kontroli nic w tej sprawie nie zrobiła? A może zrobiła? Może pan wyprowadzi mnie z błędu? Będę bardzo wdzięczny za informację o tym, co Najwyższa Izba Kontroli zrobiła od tamtego czasu. Bo na razie te kontrole są, ale niestety tylko i wyłącznie w celu politycznym. Dziękuję bardzo, panie pośle. I ostatnie pytanie, pani poseł Krystyna Skowrońska, Klub Koalicja Obywatelska. Szanowny panie marszałku, panie prezesie, panie i panowie posłowie. Na początek dedykacja dla państwa posłów z PiS-u. Przypominacie sobie państwo obiady pana prezesa Kaczyńskiego z panią prezes Przyłębską? I co? Tak można? Tak można? A teraz chciałabym powiedzieć i wszystkim, którzy jakiekolwiek zarzuty w stosunku do pracowników, kontrolerów NIK-u na tej sali dzisiaj kierowali, możecie zgłosić to do sądu, ale wy powinniście najpierw wziąć odpowiedzialność za swoje przekręty. Dzisiaj mówicie o finansowaniu poza budżetem i wszyscy o tym mówią. A myśmy się nie mogli doprosić na Komisji Finansów informacji, ile w PFR-ze i w BGK-u jest pieniędzy na finansowanie poza budżetem. Byliśmy na Komisji Kontroli Państwowej, gdzie to zarząd PiS-u, Orlenu nie wpuścił na kontrolę umowy Saudi Aramco. 4 miliardy, 5 miliardów złotych stracone. Maseczki i inne rzeczy dopominaliśmy się, ale również i cieszę się, że przynajmniej taką drobną rzecz chciałabym państwu powiedzieć, że państwo 60 tysięcy wydano na makijażystkę,
przez główną inspektor nadzoru budowlanego. Nawet takie rzeczy. Jestem wdzięczna i chciałabym podziękować za pracę kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli. Wszystkie wasze przekręty PiS-u powinny być ujawnione. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. Na tym lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Zapraszam teraz do odpowiedzi pana prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana Mariana Banasia. Proszę bardzo, panie prezesie. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Proszę państwa, padło tu wiele zarzutów pod moim adresem. Otóż chciałem wam przypomnieć, że byłem jedynym ministrem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości w 2005 i 2015 roku, bezpartyjny. Państwowcem, który zrobił najważniejszą reformę w waszym rządzie. KAS, który wam dał 300 miliardów, proszę państwa, i wtedy nie było żadnej krytyki. Wtedy nie było mowy o tym, że nie ma konkursu. Przecież ja tą ustawą, a wyście ją przegłosowali, sprawiłem, że nie będzie żadnych konkursów, tylko będą mianowania. I później w całej administracji państwowej były mianowania. To ja panu posłowi przypomnę. Otóż chciałbym podkreślić, że w artykule 54 ustawy 6 ustawy o służbie cywilnej jeszcze do 22 stycznia 2016 roku przewidywał zakaz obsadzania wyższych stanowisk służby cywilnej w drodze powierzenia pełnienia obowiązków. Niemniej jednak na skutek ustawy z dnia 30 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw zakaz powierzania pełnienia obowiązków w służbie cywilnej został zniesiony. I za takim rozwiązaniem w dniu 30 grudnia 2015 roku, panie pośle, głosował m.in. ówczesny przewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Wojciech Szarema, jak również pozostali członkowie komisji Bożena Borys-Szopa, Janusz Śniadek, Kazimierz Moskal, no i właściwie wszyscy posłowie PiS-u, a także były wiceprezes NIK, pan Tadeusz Dziuba, który tak mocno krytykował, że ja konkursów nie przeprowadzam. Trudno zatem zgodzić się z państwa krytyką, że w NIK nie można powierzać pełnienia obowiązków, skoro sami państwo głosowali za możliwością powierzenia obowiązków służby cywilnej. A po drugie, proszę mi pozwalać mówić i nie przeszkadzać. Proszę pana, po drugie chciałem wam zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o Unię Europejską, to 85% w państwach nie ma żadnych konkursów i mianuje prezes najwyższych organów w stanowiska dyrektorów i pozostałych pracowników. Proszę państwa, jeśli my nie wprowadzimy miernika sprawdzenia efektywności pracy, to nie oczekujmy efektów. Gdyby nie była taka decyzja z mojej strony, że patrzymy na efekty, to by takich wyników kontroli nie było, jakie było. Ja mam wrażenie, że państwo w ogóle nie czytacie naszych raportów. Nie wiecie, jakie są tam ustalenia. To nie ja robię kontrolę. Ja pracowałem przez 15 lat w Najwyższej Izbie Kontroli od stopnia zwykłego inspektora do doradcy prawnego i proszę państwa, to kontrolerzy o najwyższych kwalifikacjach robią te kontrole. Więc zrobienie dla mnie zarzutu, że ja po prostu tutaj w jakiś uprawią politykę, jest absolutnie nieuprawnione. Natomiast wy państwo w swoich wypowiedziach robicie wszystko, żeby się przypodobać waszemu prezesowi na Nowogrodzkiej. Kto bardziej skrytykuje tutaj działalność Najwyższej Izby Kontroli? A ja wam chcę powiedzieć, że właśnie robiliście wszystko, żeby kolejną tą niezależną instytucję również upolitycznić. I ja się nie dałem. Zabraliście się za moją rodzinę, tak? Nie dopuściliście do tego, żeby pełny skład kolegium. Przez pół roku musiałem pracować bez kolegium, aż doszło do tego. A dlaczego? A dlatego, że były raporty, które pokazywały wasze po prostu nieprawidłowości, niegospodarność. I po prostu baliście się tego, żeby to było nieopublikowane przed wyborami. A mnie tu nie chodzi o żadną politykę. Proszę państwa, tak jak powiedziałem, byłem państwowcem, jestem i będę. I każdemu na ręce patrzył, bo taka jest rola prezesa i Najwyższej Izby Kontroli i wszystkich kontrolerów. Proszę państwa, więc proszę tu nie mieć żadnych wątpliwości, że my tu będziemy patrzeć pod kątem właśnie interesu jakiegoś prywatnego, że tych, kto będziemy kontrolować, to nie będziemy kontrolować. Proszę państwa, kontrolujemy według planu kontroli. To kto ustala, kto daje wnioski na kontrolę? Posłowie, senatorowie. To ze społeczeństwa idą propozycje. My realizujemy plany kontroli, proszę państwa, i reagujemy na
sprawy bardzo istotne, które społeczeństwo podnosi, media o tym mówią i to jest naszym obowiązkiem, to również robimy. A że takie, a nie inne są ustalenia, to jest nasza wina, to jest wina pracowników, to im się należy nagroda i proszę Państwa, i podniesienie pensji za to, że przez tyle lat żeście robili wszystko, aby oni nie zarabiali, odchodzili z pracy w NIK-u. Bo proszę, nikt tam nie będzie pracował ideowo. Ludzie muszą żyć, spokojnie mieć utrzymanie, a robienie tego typu polityki, że właśnie nie dacie im wynagrodzenia, ja pamiętam lata 90. Proszę Państwa, myśmy zarabiali więcej niż sędziowie prokuratorzy, a dzisiaj 38% nasi kontrolerzy zarabiają mniej od prokuratorów i sędziów. Więc ja oczekuję od najwyższej tutaj organów państwowych, Sejmu, abyście Państwo naprawdę z pełną powagą podeszli, bo to każdemu jest potrzebne. Proszę Państwa, organ kontrolny jest potrzebny. Piłsudski w 19 roku, jedną z pierwszych instytucji, którą utworzył dekretem, to była Najwyższa Izba Kontroli, bo wiedział, że tylko przez ten organ wstrzymamy wszelkie pokusy gospodarowania w sposób niewłaściwy środkami publicznymi. Proszę Państwa, więc ja chciałem w ten sposób tutaj się zadeklarować i powiedzieć, proszę Państwa, żadnej polityki, proszę Państwa, wykonujemy swoje obowiązki zgodnie z Konstytucją i ustawą o Najwyższej Izbie Kontroli w sposób najbardziej rzetelny, odpowiedzialny i proszę Państwa, gospodarny. Wobec tego, jeśli były jakieś jeszcze inne pytania, proszę Państwa, odpowiemy na piśmie. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Panie prezesie, zamykam dyskusję. Pan poseł w trybie sprostowania prosi o głos i zapewnia, że jego nazwisko było wymienione. Bardzo proszę tylko w odniesieniu do słów, które padły, tak? Panie marszałku, Wysoka Izbo, jest rzeczą zupełnie oczywistą, że możliwość powołania kogoś na stanowisko w administracji powinna jak najbardziej być i została ustawowo zagwarantowana. Natomiast to powinny być wyjątki. Bo ustawa o Panie pośle, bardzo proszę nie polemizować, tylko zacytować słowa, które chciał pan ustawa sprostować. Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli jest jednoznaczna. Stanowiska kierownicze mogą być odejmowane tylko i wyłącznie w wyniku konkursu. Odstępstwa od tego w drodze powołania są wyjątkami. Dziękuję bardzo, panie pośle. Komisja do spraw kontroli państwowej wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2023 roku. W związku z tym marszałek Sejmu proponuje, aby Sejm przyjął sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2023 roku. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciw słyszę. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie sprawozdania z działalności. Wobec zgłoszonego sprzeciwu do głosowania nad sprawozdaniem z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2023 roku przystąpimy w bloku głosowań. Bardzo proszę jeszcze, żeby poseł, który powiedział słowa sprzeciw, pokazał się. Poseł Sebastian Kaleta zgłosił sprzeciw. Znajdzie się pan poseł w protokole.